Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 19 porządku dziennego. Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej w okresie od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 20 listopada 2023 roku. Druk nr 57. Proszę pana posła Roberta Kropiwnickiego o przedstawienie uzasadnienia projektu uchwały. Panie marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić wniosek o powołanie Komisji Śledczej w tej bardzo ważnej i wrażliwej sprawie. Otóż zawsze nadużycia władzy są bardzo groźne dla obywateli, ale nadużycie środków operacyjnych jest szczególnie ważne i to musi być bardzo dokładnie wyjaśnione, bo to jest kwestia bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa nas wszystkich. A Komisja Śledcza jest niewątpliwie środkiem nadzwyczajnym, jest szalenie istotnym, specjalnym środkiem, który Sejm może kontrolować wszelkie działania zarówno władzy wykonawczej, jak i innych podmiotów, które naruszyły prawo. I teraz bardzo ważne jest, żeby w ramach funkcji kontrolnej światło dzienne ujrzało to, co władza chciała ukryć przez ostatnie lata. A niewątpliwie władza chciała ukryć to, że podsłuchiwała obywateli, że grzebała im w telefonach, że to wszystko było najczęściej z naruszeniem prawa. I to jest szalenie istotne. Za waszych czasów liczba podsłuchów wzrosła diametralnie. Kilka tysięcy ludzi co roku było podsłuchiwanych. Co roku. Około 5 do 7 tysięcy ludzi było podsłuchiwanych. Przerabialiście ogromne miliony danych, które pozyskiwaliście często nielegalnie, a jeszcze częściej niezasadnie, bo nawet jak legalnie, to niezasadnie. I tak funkcjonowało wasze państwo. Państwo, którym chcieliście zaglądać ludziom do łóżek, do telefonów, do komputerów, bo uważaliście, że macie prawo do wszystkiego. No nie macie prawa do wszystkiego, bo władza musi być ograniczona. I nadużywanie kontroli operacyjnej to jest jedno z większych waszych łajdactw. To jest i komisja musi pokazać te wszystkie łajdactwa PiS-u, bo wszystkie nadużycia finansowe to jest złodziejstwo, ale zaglądanie ludziom w sferę prywatną, zaglądanie do ich domów, przeinaczanie ich SMS-ów, to co zrobiliście posłowi Brejzie, to jest właśnie zwykłe łajdactwo i powinniście się tego wstydzić. I państwo musi na te rzeczy reagować. Bo ucierpiały dzieci, ucierpiała żona, całą rodzinę chcieliście pognębić tylko dlatego, że był szefem sztabu wyborczego największej partii opozycyjnej. I to jest rzecz, której nie można zostawić. Nie można przejść obojętnie wobec tak skandalicznego zachowania. Tym bardziej, że za służby w ostatnim czasie odpowiadały osoby skazane, które prezydent cudownie ułaskawił, ale w pierwszej instancji pan Kamiński, pan Wąsik mieli wyroki za nadużycia władzy. I tego no, nie zakrzyczycie, no możecie sobie krzyczeć, ale prawda jest taka, że pan prezydent łaskawie wyręczał sądy, jak pamiętamy, a prawda jest taka, że oni byli skazani za nadużycie władzy i odpowiadali za służby. I dzisiaj sytuacja jest taka, że o Pegasusie pisały gazety, mówili ludzie, powstały książki, a państwo polskie nic o tym nie wie. Nie ma żadnych oficjalnych dokumentów. I to trzeba zmienić, bo państwo musi wyjaśnić tę historię. W jaki sposób kupiono Pegasusa? Z jakich środków? Z raportu NIK-u wiemy, że do olbrzymią dotację dostało CBA z funduszu, tak zwanego z Funduszu Sprawiedliwości, czyli ze środków,
które miały iść na pomoc poszkodowanym. Generalnie głównym celem funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości, ja wiem, że wy zrobiliście z tego sobie fundusz wyborczy, dla hale sportowe, dla waszych kolegów, dla strażaków, to wszystko też finansowaliście z tego, ale głównym celem Funduszu Sprawiedliwości jest finansowanie pomocy poszkodowanym i pomocy postpenitencjarnej. A wy udzieliliście pomocy CBA, no może jako poszkodowanym wam się wydawało. Poszkodowane jest państwo polskie. I NIK wyraźnie pokazał, że też sposób finansowania CBA w tej sprawie jest niezgodny z prawem. CBA może być finansowane wyłącznie z budżetu państwa, a nie z funduszu, który bokiem tak naprawdę minister sprawiedliwości dofinansowywał tę instytucję. I teraz pytanie jedno z zasadniczych, które pada w sferze publicznej, a nikt na nie nie odpowiedział. Czy Pegasus był certyfikowany przez ABW? Czy ABW miało dostęp do tych danych? Czy wy w ogóle komuś powiedzieliście o tym? Czy właściciel oprogramowania, czyli izraelska firma, miała dostęp do danych, które był pozyskiwane przez Pegasusa? Czy te dane wyciekały poza państwo polskie? I to są kluczowe pytania, na które musi odpowiedzieć ta komisja. Bo bez tego ciągle będziemy trochę jak dzieci we mgle. Państwo zostało oszukane, tysiące ludzi mogło być podsłuchiwanych nielegalnie, a państwo będzie udawało, że nic się nie stało. No nie, stało się. Stało się bardzo dużo, bo przez waszą nieodpowiedzialność interes państwa jest bardzo poważnie zagrożony. Bardzo istotne jest, kto podejmował decyzję o zakupie, kto wybrał tę firmę i w jakim trybie. I dlaczego zapłacono tyle, a nie mniej, jak można było zapłacić? Kto w końcu podejmował decyzję o używaniu Pegasusa w stosunku do konkretnych ludzi? Bo to jest bardzo istotne. Dlaczego w stosunku do jednych stosowano zwykłe środki operacyjne, a na przykład do mecenasa Giertycha, posła Brejzy, do prokurator Wrzosek stosowano Pegasusa? I dlaczego i kto o tym podejmował decyzję? To naprawdę wymaga wyjaśnienia, według jakich procedur. I wiemy, że pan Wąsik miał kiedyś podobno studio nagrań, czy wtyczkę do systemu podsłuchowego w swoim gabinecie. Czy tym razem również tak z tego korzystał? I to są rzeczy, które musimy po prostu wyjaśnić. Kto wiedział o tym urządzeniu i w jaki sposób było ono wykorzystywane? Ale też na końcu trzeba zapytać, kto przekazywał informacje do mediów z poszczególnych czynności operacyjnych. Bo że takie były przekazywane, to wiemy. Chociażby z materiału właśnie, który sporządzono w oparciu o informacje, które pozyskał pan poseł Brejza. Że z jego telefonu były przeinaczone SMS-y i pokazywane w telewizji. Więc ktoś musiał to przekazać. I w jaki sposób to było, funkcjonowało. I to są rzeczy skandaliczne dla państwa polskiego. Dlatego bardzo ważna jest też rola waszych kierowników. Ludzi, którzy wami decydowali, za was podejmowali może te decyzje. Pan Kaczyński, pan Kamiński, pan Wąsik. Jaka była ich rola w tej sprawie? Czy te osoby, wykorzystując funkcję państwową, a to wicepremiera, a to ministra, a to wiceministra, mieli informacje o wykorzystywaniu Pegasusa i innych czynności operacyjnych. Bo to są rzeczy naprawdę kluczowe dla funkcjonowania państwa polskiego. Dokonaliście wielu łajdactw w tym zakresie. Nie prześladowaliście ludzi właściwie, co wyraźnie jest pokazane w wielu materiałach i opisane w książkach. I teraz państwo polskie musi przeciwdziałać temu po to, żeby nikt nigdy nie sięgnął więcej po tego typu narzędzia. Ja przypomnę, że Pegasus jest bronią specjalną, jest nazywany wręcz bronią cybernetyczną, bo może przejmować kontrolę nad telefonem, może ingerować w ten telefon, może przeinaczać materiały tam, czyli tak naprawdę jest to zdalne sterowanie telefonem czyimś. I wy używaliście tego przeciwko swoim przeciwnikom politycznym, przeciwko szefowi kampanii wyborczej. To są rzeczy niegodziwe. To naprawdę jest okropne
I komisja śledcza jest właśnie do tego potrzebna, żeby ludzie, którzy o tym decydowali, stanęli przed tą komisją i pod rygorem odpowiedzialności karnej wytłumaczyli opinii publicznej, dlaczego tak to się działo. Bo dzisiaj inne instrumenty, takie jak prokuratura czy NIK, więcej nie są w stanie zrobić, ponieważ prokuratura w tej sprawie niestety również ma swój wątek. Bo w jaki sposób, czy prokuratorzy podejmowali decyzję o wykorzystywaniu Pegasusa? Czy prokuratorzy wiedzieli, decydowali, że ta osoba ma być rozpracowywana Pegasusem, a inna osoba poprzez inne środki kontroli operacyjnej? Więc to są sprawy, które będziemy wyjaśniać i uważam, że ta komisja naprawdę ma bardzo dużo do zrobienia. Dużo zostało już opisane, dużo faktów już zostało obnażonych, ale kluczowe pozostają pytania do tych, którzy podejmowali decyzję. I mam nadzieję, że będziecie tacy odważni i wasi liderzy przyjdą przed tę komisję i będą zeznawać. I będą mówić prawdę i tylko prawdę pod rygorem odpowiedzialności karnej. I proszę Wysoką Izbę, żebyśmy niezwłocznie przystąpili do powoływania tej komisji, bo to jest naprawdę kwestia odpowiedzialności przed państwem polskim i nauki państwa polskiego, żeby zabezpieczyć się przed takimi nieodpowiedzialnymi ludźmi. Dziękuję bardzo. 186, paragraf 2. Bardzo dziękuję panu posłowi Robertowi Kropiwnickiemu. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za wspólne 3 godziny dobrej pracy i zaprosić tutaj teraz panią marszałek Monikę Wielichowską. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 5-minutowego oświadczenia w imieniu koła. Otwieram dyskusję. Tutaj jest monitorka. Zapraszam pana posła Michała Wójcika, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna pani marszałek, szanowni państwo, było takie powiedzenie ukute: chleba i igrzysk, chleba i igrzysk. W starożytnym Rzymie cesarze ukuli takie powiedzenie na potrzeby tego, co się dzieje w społeczeństwie, żeby uspokoić nastroje. I dlatego organizowali walki gladiatorów, walki ze zwierzętami, inne rozrywki. W czasie niektórych uroczystości rozdawano wyżywienie, chleba i igrzysk. I tym i wy się kierujecie, tylko od nimi się różnicie tym, że nie ma chleba. Bo jak chcemy rozmawiać o zerowym VAT-cie na żywność, to wy mówicie nie. Jak chcemy rozmawiać o zamrożeniu energii, cen energii, mówicie nie. U was chleba nie ma. Nigdy nie było. Jak rządziliście. Ale igrzyska tak. Igrzyska tak. I dlatego dzisiejsze igrzyska to są właśnie komisje śledcze. Wam jedna komisja nie wystarczy. Dwie też nie. Trzy nie. Już zapowiadacie ustami swoich liderów, że tych komisji będzie 10, 20, 30. Niech trwają igrzyska. A co tam, jakie koszty? A te... Pani marszałek, czy może pani marszałek przywołać do porządku swojej koleżanki? Otóż, szanowni państwo, to jest... Te komisje śledcze, ta komisja zwłaszcza, jeżeli powstanie, jest bardzo niebezpieczna. To nie jest nie tylko hucpa polityczna. To jest niebezpieczne dla obywateli, dla społeczeństwa. To rozmontowuje służby. To jest szkodliwe dla naszego kraju. I takiej sytuacji nigdy, szanowni państwo, nie było. Nigdy nie było sytuacji, w której ktoś miałby tyle bezczelności w sobie, żeby w uchwale napisać, że chcę badać, jakimi metodami i formami kontroli operacyjnej dysponują polskie służby.
chyba w żadnym, szanowni państwo, kraju nigdy nikt nie doprowadził do sytuacji, w których na stole położono informacje o tym, jakie metody stosują służby. Bo służby nie ujawniają tego typu informacji. Przecież to jest oczywiste. Dzisiaj przed telewizorem wy możecie oczywiście krzyczeć, ale zapewne nie jeden przestępca zaciera ręce i mówi, jeżeli to im przejdzie, to się dowiemy, jakie metody stosują. Nie tylko oni, bo także obce wywiady, o czym musicie wiedzieć. Obce wywiady. Tego się po prostu nigdy nie robiło i nigdy nie robi. To ociera się o zdradę tak naprawdę. Pan mówi, że to jest łajdactwo. To jest łajdactwo właśnie. Farmazony pan opowiadał. A tak niezależnie od wszystkiego, to już tak przy Pegasusie, jak była komisja w Parlamencie Europejskim, to mówiono, że w większej liczbie krajów, chyba 14, ile pamiętam, stosowano system Pegasus. I to też warto przytoczyć pewne informacje. Hiszpania mogło dojść do zainfekowania Pegasusem, a także innym programem Candiru telefonów premiera, ministrów, 65 osób, w tym związany z katalońskim ruchem niepodległościowym. Celem Pegasusa w Belgii, jak ustaliła komisja, był premier, a obecnie przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i jego ojciec Louis. Niezwykle rozległa inwigilacja Pegasusem miała miejsce we Francji. Ujawniono włamania na telefony prezydenta Macrona, 5 ministrów, jednego z posłów do parlamentu, dyrektora paryskiej stacji radiowej, dziennikarzy, śledczej. O tym nie mówicie społeczeństwu, prawda? Tego nie chcecie już powiedzieć. Wy stworzyliście obraz państwa, gdzie wszyscy są podsłuchiwani. Państwa opresyjnego. I to jest kłamstwo. I to jest kłamstwo. I to jest łajdactwo mówienie tego. I to jest niebezpieczne. Jeżeli pan pyta, panie pośle, o to, jak finansowane, jak przekazywano środki do CBA, czy to było zgodne z prawem, bo przecież CBA działa tylko na podstawie środków z budżetu państwa, otóż chcę panu powiedzieć, że to jest nieprawda. Jeżeli chodzi o podstawę przekazania środków, o czym mówiliśmy wielokrotnie, to był artykuł 43 Kodeksu Karnego Wykonawczego. Proszę sobie to przeczytać. Dlaczego pan nie przytacza tego przepisu? 43 paragraf 8 1c. Takie środki są przekazywane z Funduszu Sprawiedliwości. Na tej mównicy kilka lat temu był pan senator Kwiatkowski jako prezes Najwyższej Izby Kontroli. Czy powiedział coś o nielegalności działań? Nigdy nie powiedział czegoś takiego. To jest ściema na użytek społeczeństwa i właśnie tych igrzysk, które prowadzicie. Ale szukałem różnych orzeczeń, żeby państwu też spróbować poprzez te orzeczenia pokazać, że państwo nie macie racji. I to, czym się kierujecie, to ma motyw wyłącznie polityczny. Otóż wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K23/11. Trybunał Konstytucyjny i skład, w którym zasiadał wówczas m.in. pan sędzia Rzepliński, pan sędzia Biernat, pan sędzia Hermeliński, czyli ludzie, których trudno posądzić o jakieś szczególne sympatie do nas. Jeden z nich zresztą mówił, że ma sympatie wielkie do was. A to, co w tym rozstrzygnięciu napisano. Brak wyposażenia służb policyjnych oraz służb ochrony państwa w możliwość korzystania ze zdobyczy nowoczesnej techniki, a nawet wyposażenie ich w taką możliwość, lecz w niewystarczającym zakresie, może oznaczać niewywiązanie się państwa z jego konstytucyjnego zadania strzeżenia niepodległości i nienaruszalności terytorium Rzeczypospolitej, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Chodzi o naruszenie artykułu 5 Konstytucji. To jest orzeczenie z 2014 roku. No i co, panie pośle? No i co w tamtym składzie? No i co? Czemu tego nie mówicie ludziom? Takie środki stosowane są także i w innych państwach, ale dużo dalej. Niemcy. Osoba niepodejrzana, podejrzewana, to jest osoba, co do której można stosować już techniki operacyjne. Podejrzewana, bo taki jest interes państwa. Jeżeli chodzi o Szwecję, służby szwedzkie, badane było stosowanie nasłuchu elektromagnetycznego. Szanowni państwo, Europejski Trybunał Praw Człowieka, rok 2022 i co orzeka? Że wszystko jest zgodne z prawem. Tak, a ściągano w ten sposób wiadomości z wielu urządzeń. Tak, ze względu na bezpieczeństwo państwa. Proszę nie mieszać tutaj ludziom w głowach. Jeżeli pan poseł mówi o tym, że rząd, zresztą w ufale to jest, kilka razy się to pojawia, że to rząd zarządza kontrole operacyjne, przecież to nic głupszego nie można wymyśleć. Sąd!
Sąd. Państwo nie znacie chyba procedury. To sąd decyduje. Nie prokurator decyduje. Sąd. Niezawisły sędzia, niezależny sąd. I przykładowo w 2022 roku w 184 przypadkach CBA złożyło wniosek o to, żeby zarządzić taką kontrolę w Polsce do Sądu Okręgowego w Warszawie. I wiecie co? We wszystkich tych przypadkach sąd się zgodził. We wszystkich tych przypadkach sąd się zgodził. Ale warto też, mam mało czasu, a szkoda, bo mógłbym się odnieść także do tych wątków czysto personalnych. Chcę tylko powiedzieć, że to nie chodzi tylko, panie pośle, o to, to nie chodzi o kwestię jakiegoś ataku natury politycznej. W tle pojawiają się wątki kryminalne. I pewnie, jeżeli komisja powstanie, to będzie można wiele z tych wątków wyjaśnić. Aczkolwiek zabawne jest, jak ta komisja ma działać. Może pan mi to w kuluarach wyjaśni, bo przecież jeżeli to ma być komisja, która ujawnia tego rodzaju metody, to chcę powiedzieć, że będzie pracowała na dokumentach, które są tajne. I nikt ich nie odtajni, bo jako tajni to złami prawo. Ciekawe, jak to zamierzacie zrobić publicznie. Komisja śledcza powinna publicznie działać. A może działać publicznie w takich sprawach? Zadajcie sobie to pytanie, bo złożyliście taki wniosek o to, żeby ta komisja powstała. Ale jeszcze jeden wątek, szanowni państwo. Nie mógłbym być sobą, gdybym nie poruszył tematu zakupu. To jest specjalny system w 2012 roku, system Remote Control System, system, który potrafił niemal to samo, co osławiony Pegasus. System oprogramowanie wgrane na telefon pozwalało włączać mikrofon, podsłuchiwać otoczenie, podglądać otoczenie przez kamery, sczytywać odbieranie wiadomości, ściągać zawartość książki koniakowej. Skąd ja to wiem? Otóż, proszę pana, z tego, co ujawniła kanadyjska firma Citizen Lab, ta, na którą się dzisiaj powołujecie, ona mówi, to wy korzystaliście z tego sprzętu, z tego systemu. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który orzekł, że biuro CBA ma prawo odmówić udzielenia odpowiedzi na pytanie o to, jakich narzędzi używa. To w waszych czasach stosowano taki system. I teraz jeszcze na koniec, ponieważ pan powiedział, że od 5 do 7 tysięcy osób jest podsłuchiwanych rocznie. A w 2010 roku ile było podsłuchiwanych, jak pan myśli? 6,5 tysiąca. Więcej niż w 2020 roku, 10 lat temu. Taka jest brutalna prawda. Posługuje się pan szokującymi danymi w mediach. Podchodzą dziennikarze, podkładają mikrofony, a wy mówicie 1 830 000 danych pobrano. A ile pobrano w 2014 roku? Dlaczego tego państwo nie mówicie? 2 351 000. 500 tysięcy więcej. Taka jest prawda. Czas mija. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Pani marszałek, przepraszam. Przepraszam bardzo. Mam nadzieję, że wyjaśniłem swoje zdanie. Bardzo dziękuję. Zapraszam do głosu pana posła Jacka Karnowskiego, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Pani marszałkini, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej, ale także w imieniu wszystkich nielegalnie podsłuchiwanych obywateli, polityków, samorządowców, prokuratorów, sędziów i dziennikarzy. Chciałbym dzisiaj poprzeć poselski projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności między innymi podsłuchiwania oprogramowaniem Pegasus przez członków Rady Ministrów Służby Specjalnej. W moim wystąpieniu w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej zamierzam przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, dlaczego należy powołać Komisję Śledczą, a nie prowadzić zwykłego śledztwa prokuratorskiego. Dlatego, że to nie jest zwykłe przestępstwo karne. Tu nie chodzi o prowadzenie przez prokuraturę zwykłego przestępstwa wobec kryminalisty czy agenta. Tu chodzi o wyjaśnienie u źródła przyczyn, wyjaśnienia inspiratora, z wyjaśnienia tego, kto przeprowadzi to postępowanie. Kto zakupił, kiedy, z jakich pieniędzy i wobec kogo prowadzono te postępowania. Proszę państwa, w naszej ojczyźnie zdarzyła się rzecz straszna i karygodna. Rządząca partia, wykorzystując finanse, instytucje państwowe, łamiąc konstytucję i konwencję praw człowieka, stworzyła system niszczenia opozycji. I to jest wasza największa wina.
I dlatego nie można poprzestać tylko na prawie karnym. Pomijając już to, że stawanie przed niektórymi z waszych prokuratorów od was zależnych przypomina trochę proces Franza Kafki. Proszę państwa, żeby ustalić szkodliwość tego czynu, trzeba to rozpatrywać na trzech płaszczyznach, na trzech poziomach. Poziomie państwa, poziomie społeczeństwa i poziomie pojedynczego obywatela. Szkodliwości na poziomie państwa, ponieważ organy tego państwa złamały artykuł 2 i 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie organy władzy publicznej mogą działać tylko na podstawie i w granicach prawa, a to prawo złamali. Trzeba w sposób szczególny zbadać, czy podsłuchiwano także kontrolerów Naczelnej Izby Kontroli. Kontrolerów, którzy są umocowani w Konstytucji w rozdziale 9. Najwyższa Izba Kontroli kontrolowała wybory kopertowe i w tym wypadku kontrolujący był kontrolowany przez kontrolowanych. Orwell by tego lepiej nie wymyślił. Trzeba także sprawdzić szkodliwość na poziomie społeczeństwa. Mamy swobodę i tajemnicę komunikowania się w artykule 49 Konstytucji. I to zostało przez was złamane. Także mamy w artykule 11 Konstytucji możliwość wybierania organów państwa bez działania i ingerencji władz państwowych, organów państwowych. A tutaj, podsłuchując szefa sztabu i innych sztabowców największej partii opozycyjnej, złamaliście ten artykuł 11 Konstytucji. I to nie zbada zwykły prokurator. To musi zbadać komisja śledcza. No i niezwykle ważny poziom to jest poziom nielegalności działania wobec osób indywidualnych. Pogwałciliście artykuł 51 Konstytucji dotyczący ujawnienia i pozyskiwania i gromadzenia informacji i danych o danej osobie. Już pomijając, żeście pogwałcili również Konwencję Praw Człowieka, artykuł 8 mówiący o mirze domowym. To żeście także pogwałcili. Podsumowując ważność tych badań i konieczność, trzeba powiedzieć, że ta konieczność wynika z tego, że złamaliście najważniejsze akty prawne wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. My musimy powołać tą komisję śledczą, żeby wyeliminować z życia publicznego nienawiść i pogardę. Zamiast niszczenia przeciwników politycznych trzeba zacząć w końcu, panowie, debatę publiczną, a nie niszczyć ich za pomocą służb specjalnych. Wyście stworzyli państwo na podsłuchu. Państwo, do którego nie mają zaufania obywatele. Dlatego po pierwsze musimy pokazać całe wasze nieceństwo. Musimy pokazać także za pomocą telewizji publicznej, prawdziwej publicznej, a nie finansowanej i kupionej przez nasze pieniądze za wasz rząd. Nie telewizji partyjnej Prawa i Sprawiedliwości, finansowanej z budżetu państwa i sfinansowanej ze spółek Skarbu Państwa, tylko telewizji publicznej niezależnej, która nie będzie miała dziennikarzy na usługach Partii Prawa i Sprawiedliwości. I my nie będziemy w tej komisji śledczej wygadawać wyroków. Dla was największym wyrokiem będzie prawda pokazana w telewizji publicznej o tym, jak żeście innych podsłuchiwali, a szczególnie opozycję. Szanowny pani marszałek, szanowni państwo, niezwykle ważnym powodem powołania tej komisji śledczej jest to także, żeby pokazać wyborcom lewej strony, ale także przekonać wyborców waszej prawej strony do tego, jak ważna jest w państwie polskim niezależna prokuratura, jak ważne są niezależne sądy, jak ważny jest niezależny Trybunał Stanu, jak ważne są niezależne media, jak ważne są służby specjalne, do których można mieć zaufanie, a nie będące na usługach jednej partii politycznej. Dlatego, panie premierze Morawiecki, panie prezesie Kaczyński i pan minister Wąsik, przed chwilą mówił, że w wielu krajach wykorzystywano tego Pegasusa. Tak, szczególnie w Afryce Północnej, szczególnie w Ameryce Środkowej, szczególnie także wykorzystywano tego Pegasusa w krajach azjatyckich, w krajach autorytarnych.
bo w innych krajach wykorzystywano przeciwko terrorystom i porywaczom, a w tych krajach, tak jak przez wasz rząd, wykorzystywano przeciwko przeciwnikom politycznym. Tak jak przeciwko senatorowi Brejzie, którą matka wstawała o 5 rano i patrzyła, czy wejdą do niego do domu agenci CBA. Szanowni Państwo, upadła firma produkująca Pegasus. Upadł także wasz rząd. Mam jeszcze 2 minuty, się umówiłem z Krzysztofem Markowskim. Członkowie tej komisji nie będą wydawali wyroku. Wyda go same społeczeństwo, ewentualnie niezależne sądy czy Trybunał Stanu. Kończąc, Polki i Polacy mają pewne prawo wiedzieć, jak wykorzystywaliście cały aparat finansów państwa polskiego do realizacji swoich partyjnych celów. Polki i Polacy mają prawo żyć w państwie, gdzie najważniejszymi wartościami są wolność, równość, demokracja, bezpieczeństwo i wzajemne zaufanie. I takie państwo odbudujemy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie pośle. Zapraszam pana posła Krzysztofa Brejzę, Koalicja Obywatelska. Dziękuję, pani marszałek. Wysoka Izbo, myślałem, że nie zdążę na dzisiejsze posiedzenie. Rano miałem jedną ze spraw pegasusowych w sądzie w Bydgoszczy, gdzie przesłuchiwałem osobowe źródło informacji służb w mojej sprawie. I kim było OZI, szanowni państwo? To była współpracowniczka wojewody z PiSu, mojego kontrkandydata w trakcie wyborów parlamentarnych. Tak to było szyte. Kim była agentka, która uczestniczyła w operacji Pegasusa? Była żoną radnego PiS spod Inowrocławia. To jest worek z przestępstwami na wielu poziomach i komisja to ujawni. Punkt po punkcie, w jaki sposób były wyłudzane zgody. Ja apelowałem rok temu o ujawnienie, co wpisano do zgód, kto był OZI, wiadomo. Z jakiej partii, z jaką partią wcześniej związana była osoba, która mnie pomawiała, bo to były pomówienia, dobrze wiedzieli się o tym. To jest szycie, wyłudzanie zgód, które były podpisywane przez pana Ocieczka, kandydata z PiSu, i pana Święczkowskiego, byłego kandydata też z PiSu. To jest przestępstwo oczywiście szpiegostwa. Wreszcie to są kontrolowane wycieki nielegalne do telewizji w trakcie kampanii w 2019 roku, w tym wycieki korespondencji zafałszowanej, pochodzącej jedynie z tej cyberbroni. To jest też łamanie zabezpieczeń telefonów, to jest też przestępstwo, to jest Pegasus. Wreszcie to jest wgrywanie danych, bo w wielu naszych przypadkach, w moim to jest potwierdzone też analizą Citizen Lab, dane do telefonu transferowano. Więcej. Ktoś, i ustalimy kto, podszywał się pod moich kolegów posłów, pracowników sekretariatu, żeby podesłać sfałszowane analizy w trakcie kampanii wyborczej. Wreszcie zastraszanie świadków, to ujawnili reporterzy superwizjera i nieobecność przedstawicieli rządu PiS, służb pisowskich, na Komisji Śledczej Parlamentu Europejskiego, nieobecność przed Zgromadzeniem Rady Europy, nieobecność przed Komisją Śledczą Senacką, polityczna recydywa, bo przecież poszły do przodu narzędzia techniczne i wy z nich skorzystaliście, ale to miało nie wyjść. To miało nie wyjść. Polityczna recydywa, bo tak samo robiony był Andrzej Leper. Za to samo usłyszeli wasi koledzy wyroki właśnie za wyłudzanie zgód. Ale nawet tamta sprawa nie była tak perfidnie kręcona, o czym wy wiecie dobrze i wasi ludzie też wiedzą. Przecież w tej sprawie cała delegatura bydgoska się posypała. Kierownictwo, kiedy wyszło, że to było szyte, kierownictwo tej delegatury uciekło do Orlenu. 2 osoby pracują w Orlenie jeszcze. Prokuratorzy z Gdańska, szef prokuratury gdańskiej podał się z tego powodu do dymisji. Kilka tygodni temu do dymisji podał się jeden z najbardziej zaufanych prokuratorów, pana Ziobry, pan Signerski, szef prokuratury regionalnej, sam zobaczył, jak to było kręcone. Dlatego ta komisja, oprócz tego, że przywróci znaczenie słowom prawo i sprawiedliwość, my na tej sali przywrócimy znaczenie, wartość słowom prawo i sprawiedliwość, ale też komisja da sygnał, jak zabezpieczyć obywateli, żeby tego typu niemoralne, szyte, nikczemne działania w przyszłości nie były wobec obywateli Polski podejmowane. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.
Zapraszam pana posła Pawła Ślizia z Polska 2050, trzecia droga. 2050, tak jest. Pani marszałek, Wysoka Izbo, sparafrazuję pana ministra Wójcika. Nie byłbym sobą, gdybym nie zauważył, panie ministrze, że tak się zasłaniacie tym, że sądy dawały zgody. Panie ministrze, proponuję troszeczkę praktyki. Otworzyć sobie akta, zobaczyć, jak wyglądają wnioski. Tak, wnioski składane między innymi przez CBA. Jest podany tylko numer telefonu. Nie jest podane, jakimi urządzeniami wy dokonujecie tej inwigilacji ludzi. I tu jest ten problem. My nie chcemy chleba i igrzysk, tylko my chcemy rozliczenia. Rozliczenia. Gdyby pan poseł wiedział, jak wygląda procedura, to może by pan inną retorykę zastosował. Sądy też nie wiedzą, jakim urządzeniami, jakimi systemami dokonujecie tej inwigilacji. Tu nie chodzi o to, że dokonywane są podsłuchy, ale tu chodzi o to, że dokonujecie tych podsłuchów urządzeniem, które dokonuje inwigilacji w komórkę. I nie dokonujecie tylko podsłuchów, ale patrzycie na to, jakie są zdjęcia, jakie są SMS-y. Przecież widzieliśmy tutaj, jak niektóre wiadomości pana posła, który miał przyjemność przed chwileczką mówić, jak zmanipulowaliście potem, przekazując je jeszcze prasie. No właśnie my to chcemy rozliczyć. Ja chciałbym też i żałuję, że nie ma pana premiera, bo myślałem, że będziemy mu mogli powiedzieć, że po raz kolejny ironizuje, że to jest temat zastępczy. Nie, to nie jest temat zastępczy. Szanowni państwo, to też nie jest komisja zemsty. To też nie jest tak, jak wy, niektórzy wasi posłowie ironizowali, że to jest konsola do gry, którą znaleźliście na strychu. Nie, szanowni państwo. Pegasus to jest bardzo niebezpieczne narzędzie. Niebezpieczne narzędzie, które w rękach ludzi, takich jak wy, którzy nie macie granic i nie wiecie, co to praworządność, jest niebezpiecznym narzędziem. Bo wy śledzicie każdy nasz krok, wy śledzicie każdą naszą aktywność, każde nasze działanie i to rozliczymy. I to rozliczymy w tej komisji. Rozliczymy także to, jak trafnie było powiedziane, panie ministrze, z jakich środków. Ja jeszcze przypominam artykuł 4 ustawy o CBA, nie tylko kodeks karny wykonawczy. Artykuł 4, z czego finansowane jest CBA. To tak dla uwagi. Szanowni państwo, 25 milionów złotych zostało wydane i to też trzeba zbadać. Nie bez znaczenia są także okoliczności, od kogo został zakupiony ten program. Ten program został zakupiony od prywatnej spółki, od spółki, która pochodzi z Izraela. I teraz czy mamy pewność, że obcy wywiad nie weryfikował całego telefonu pana posła? No nie mamy. Czy podsłuchuje się adwokatów tylko dlatego, że piszą niekorzystne dla was tweety? Czy podsłuchuje się prokuratorów tylko dlatego, że prowadzą postępowania, które są dla was niewygodne? Szkoda, że tak mało państwa zostało na tej sali. Bo może byście zrozumieli i nie krzyczeli z tej mównicy, że to jest tylko jakaś zemsta z naszej strony. Może by to was przekonało. Wysoka Izbo, nikt nie może czuć się bezpiecznie w państwie, jeżeli władza ma tak szerokie uprawnienia do podsłuchiwania i inwigilowania obywateli. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam pana posła Michała Gramatykę. Polska 2050. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. Szkoda, że nie ma prawej strony sali, bo to przecież oni biorą odpowiedzialność za to, o czym dzisiaj rozmawiamy. Powiedzieć, że Pegasus to jest narzędzie do podsłuchów, to nic nie powiedzieć. Nie da się bardziej wejść w prywatność użytkownika telefonu, niż właśnie łamiąc ten telefon trojanem pokroju Pegasusa albo innego, którego nazwy prawdopodobnie nie znamy, bo pewnie i takie systemy są w waszym posiadaniu. Nie da się bardziej, głębiej inwigilować niż łamiąc oprogramowanie telefonu na tak zwanym podstawowym poziomie. Nie ma wtedy nic, co jesteśmy w stanie ukryć. Począwszy od loginów i haseł do banków, skończywszy na zdjęciach, notatkach, wiadomościach, choćby nie wiadomo jak były szyfrowane, kiedy opuszczają nasz telefon, to dla podsłuchującego są przeźroczyste, bo podsłuchujący ma dostęp do tego telefonu na poziomie przed szyfrowaniem. Warto przypomnieć,
w czyich rękach znalazły się te właśnie narzędzia, tak mocno ingerujące w naszą prywatność. Trafiły do polityków oskarżanych i skazanych wyrokiem polskiego sądu za produkcję i wprowadzanie do obrotu fałszywych dokumentów z rozmysłem, z pełną wiedzą, działających bez podstawy prawnej. Trafiły do bandytów, nie waham się użyć tego sformułowania, podsłuchujących na potęgę telefony polityków, posłów, senatorów, również parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Jeden z nich chwalił się na jednej z komisji sejmowych, że miał w swoim gabinecie zainstalowaną końcówkę systemu podsłuchowego i sam oddawał się analizie treści tych rozmów. Trafiły w ręce ludzi, którym wydawało się, że kiedy stoją na czele tajnych służb, to mogą wszystko, którzy odpowiedzialność pomylili z samowolą. Dlatego liczę na Komisji Śledczej Parlamentu Europejskiego, właśnie dotyczące Pegasusa. A ta komisja zalecała stworzenie ogólnych przepisów chroniących obywateli przed tego typu praktykami. Ta komisja zwracała uwagę na to, że stosowanie inwigilacji musi być na tyle istotne, żeby uzasadniało konieczność tak dalekiego naruszenia prywatności. Proszę sobie wyobrazić, że w pracach Europejskiej Komisji Śledczej przywołano sprawy, które Europejski Trybunał Praw Człowieka prowadził przeciwko Rosji, przeciwko putinowskiej Rosji i zestawiono je właśnie z sytuacją w Polsce. Komisja zauważyła zjawisko tak zwanych przyjaznych sędziów. Jeden z moich przedmówców tutaj szafował, że sądy się przecież zgadzają na podsłuchy. W zasadzie powinien powiedzieć na rozpracowanie operacyjne, no bo to nie są tylko podsłuchy. Otóż komisja zauważyła zjawisko tak zwanych przyjaznych sędziów, którzy takie wnioski puszczali po to, żeby nie mieć problemów. Nie wiadomo jakich problemów. Komisja zwraca uwagę na to, że Urząd Ochrony Danych Osobowych albo podobna instytucja powinna mieć możliwość kontroli przetwarzania takich właśnie danych przez tajne służby. Dziś takiej możliwości nie ma. I najważniejsze, o co będziemy wnioskować i co w mojej ocenie powinno być esencją działania tajnych służb, wtedy kiedy one tak mocno wkraczają w prywatność Polek i Polaków. Każda osoba, która podlega rozpracowaniu operacyjnemu, powinna mieć prawo o informacji o tym po zakończeniu postępowania, po uzyskaniu stanu wiedzy, że to postępowanie nie doprowadziło do przedstawienia zarzutów. Każda osoba powinna wiedzieć, w jakim okresie była rozpracowana, jak głęboko sięgało to rozpracowanie, co podlegało temu rozpracowaniu, a przede wszystkim dlaczego takie rozpracowanie operacyjne wobec niej prowadzono. Klub Parlamentarny Polski 2050 poprze oczywiście powołanie komisji śledczej. Będziemy w tej komisji ciężko pracować. Liczymy na to, że jednym z efektów działań tej komisji będzie właśnie kompleksowa reforma prawa, która da nam możliwości reakcji, bo dzisiaj, jeżeli ktoś używa takiego sprzętu, jesteśmy bezradni, choćbyśmy byli nie wiadomo jak dobrze zabezpieczeni. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie pośle. Zapraszam pana posła Krzysztofa Paszyka, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Bardzo dziękuję, szanowna pani marszałek, panie, panowie posłowie. Na początek zwrócę się do PiS-u. Podsłuchiwaliście rano, podsłuchiwaliście w dzień, podsłuchiwaliście w wieczorem i nawet w nocy podsłuchiwaliście. I to, panie pośle Wójcik, nie jest takie podsłuchiwanie, jak tu pan przytaczał z innych krajów, gdzie ujawniono, gdzie służby poszerzyły w sposób nielegalny zakres podsłuchów. Tylko wyście z podsłuchów zrobili system. Nie walki z przestępczością, nie walki z jakimiś patologiami, tylko wyście podsłuchami zaczęli walkę z konkurencją polityczną. A to jest, Wysoka Izbo, standard nie polski, nie europejski, tylko białoruski, koreański, rosyjski.
przykro to z tego miejsca powiedzieć, ale sięgnęliście się do takich metod, rodem właśnie zza wschodniej granicy. Po co? No, żeby swoją władzę utrwalać, no bo inaczej innych argumentów w żaden sposób nie widać. Ale poszliście dalej, połączyliście ten nielegalny system podsłuchów konkurencji politycznej z usłużną telewizją rządową, po to, żeby niszczyć ludzi, żeby manipulując deptać konkurentów politycznych. I to jeszcze najgorsze w tym wszystkim, i to dzisiaj przy okazji tej debaty musi wybrzmieć. Kiedy? Na kilka tygodni przed wyborami, przed świętem demokracji. Zrujnowaliście dobry standard, dobry obyczaj, jeśli chodzi o poziom demokracji w naszym kraju. Dzisiaj, Wysoka Izbo, część opinii publicznej, część Polek, Polaków z telewizji rządowej słyszy, że na tej Izbie rozpoczyna się etap zemsty politycznej. Sejm i większość sejmowa, która tylko i wyłącznie pała zemstą do swoich konkurentów politycznych. Trzeba to odkłamać dzisiaj z tej mównicy, bo najlepszy chyba ku temu moment, że dzisiaj, jeśli nie podejmiemy kroków, a Komisja Śledcza jest do tego najlepszym narzędziem, żeby wyplenić tego typu metody działania, walki z konkurencją polityczną, to jakakolwiek władza w przyszłości, z jakiej by ona się partii nie wywodziła, będzie miała pokusę sięgania po podobne metody. Ta komisja śledcza, nad którą procedujemy, poświęcona systemowi Pegasus, ona ma chyba z tych trzech komisji największy walor prewencyjny. Ujawnienie dzisiaj wszystkich, w cudzysłowie, bohaterów tej sprawy, sprawy wykorzystywania Pegasusa, to jest działanie na przyszłość, prewencyjne działanie na każdego polityka, który miałby pomysł w podobny sposób budować swoją pozycję polityczną, budować pozycję polityczną dla swojego zaplecza. Nie godzi się naprawdę w Polsce, aby takie metody w przyszłości miały jeszcze kiedykolwiek sens i miejsce. Jeszcze raz się odwołam do pana ministra Wójcika, który również tu powtórzył narrację, która się pojawia, jak włączymy jakikolwiek program publicystyczny telewizji rządowej, że nowa większość sejmowa igrzyska uprawia. Panie pośle, pana obóz polityczny, a zwłaszcza pana środowisko polityczne, no nie, jest nie do prześcignięcia w tym. No mam panu przypomnieć, przyszliście 8 lat temu, mówiąc, że zreformujecie wymiar sprawiedliwości, że każdy Polak będzie mógł przyjść i korzystać z wymiaru sprawiedliwości bez zbędnych kosztów, bez zbędnego czekania. Co dzisiaj z tego się stało? Co dzisiaj z tego się ostało? Dla wielu dzisiaj skorzystanie z wymiaru sprawiedliwości jest nieosiągalne. Terminy doszły do jakiegoś absurdu. Wielu wam zawierzyło wtedy. Wielu wam zawierzyło. Cóż po tych igrzyskach dzisiaj można powiedzieć, co po tych igrzyskach zostało. Więc więcej pokory. To nie są żadne igrzyska. Polacy 15 października bardzo jasno dali sygnał do Sejmu 10 kadencji. Rozliczyć i ocenić tych, którzy na szwank narazili bezpieczeństwo naszego kraju, którzy posługiwali się niegodnymi metodami, którzy sprzeniewierzyli w wielkiej skali środki publiczne. I dzisiaj to nie igrzyska. Tylko to jest dzisiaj wyjście naprzeciw temu oczekiwaniu społecznemu, które zostało jasno zaprezentowane. Chcę bardzo jasno zadeklarować w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga, że my dokładnie zgodnie z tym oczekiwaniem społecznym jesteśmy za tym, aby jak najszybciej ta komisja dotycząca wyjaśnienia okoliczności użycia Pegasusa dzisiaj wobec polityków rozpoczęła swoją działalność i była jak najszybciej gotowa zaprezentować raport ze swoich prac, wskazujący te wszystkie osoby, które ponoszą winę za to, że w ogóle oprogramowanie szpiegowskie zostało zastosowane do walki politycznej, do walki z konkurencją polityczną. Liczymy
pani marszałek, Wysoka Izbo, że ta komisja bardzo szybko przystąpi do pracy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam pana posła Tomasza Trelę, Lewica. Pani marszałek, Wysoka Izbo, chciałoby się zwrócić do tej prawej części z kilkoma zdaniami odnośnie tych 8 lat. Dlatego, że przez te 8 lat tyle nabroiliście, że te pierwsze 3 komisje to takie preludium oceny i weryfikacji waszych dokonań jako rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ale skoro pan były minister Wójcik został wysłany tutaj na zesłanie po prawej stronie sceny politycznej, to do pana trzeba skierować kilka rzeczy. Bo wy przez te 8 lat wyspecjalizowaliście się w tym, żeby oszukiwać, drenować kieszenie obywateli, żeby podstępem wyciągać pieniądze z budżetu państwa, powoływaliście agendy, agencje do tego, żeby te pieniądze wydobywać. Powoływaliście prezesów, wiceprezesów, członków zarządów różnego rodzaju spółek i fundacji tylko po to, żeby działać na rzecz aparatu władzy. Ale czymś naprawdę ohydnym i obrzydliwym jest to, że wy przez te 8 lat dopuściliście się do tego, żeby wydobywać informacje od obywateli, w tym polityków ówczesnej opozycji, i żeby te informacje służyły wam do tego, żeby wygrywać polityczne batalie, czyli wybory. Co jest świętem demokracji, prawo do udziału w wyborach ma każdy i ta rywalizacja powinna być stosunkowo równa. To już abstrahując od tego, że wy ładowaliście sobie kieszenie tymi publicznymi pieniędzmi, na tę kampanię wyborczą mieliście 10, 15, 2 razy, 20 razy więcej niż pozostałe ugrupowania polityczne, to wy jeszcze pozyskiwaliście wiedzę. Wiedzę z tego, co robi wasza konkurencja polityczna. Ta wiedza najprawdopodobniej była wykorzystywana i przekazywana do tych paskowych z telewizji rządowej. Ta wiedza była najprawdopodobniej wykorzystywana i przekazywana do tych paradziennikarzy czy pseudodziennikarzy w telewizji rządowej. Oni nas tam odpytywali czy próbowali nas odpytywać, bo mieli dostęp do tego, z kim rozmawiamy, o czym rozmawiamy, co planujemy i co chcemy zrealizować. Wy stworzyliście cały system w oparciu o pieniądze publiczne, żeby dostać jak najwięcej informacji. I ta komisja śledcza, między innymi ta komisja śledcza, to jest nasza realizacja obietnicy wyborczej, nie tylko z kampanii wyborczej, tylko z co najmniej 4 lat funkcjonowania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Bo nie było dnia, nie było godziny, nie było tygodnia, żeby obywatele, którzy przychodzili do nas, prosili, wspierali, pomagali, mówili o realizacji programu wyborczego, o odsunięciu PiS-u od władzy i mówili żadnej grubej kreski. Muszą być rozliczenia. Musimy poznać prawdę. Musimy zobaczyć, jak tłumaczą się przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. I właśnie ta komisja śledcza jest po to, żeby przyszedł na tę komisję śledczą pan poseł Jarosław Kaczyński, pan poseł Mateusz Morawiecki, pan poseł Jacek Sasin, pan poseł Zbigniew Ziobro i wytłumaczyli się nie przed tymi, którzy będą pracować w komisji śledczej, tylko przed obywatelami. Po co, dlaczego, na czyje potrzeby stworzyliście system do podsłuchiwania ludzi, do tego, żeby wydobywać od nich informacje. Bo przecież działała w Senacie komisja, działała w Europarlamencie komisja. Tylko wy nie mówicie o tym, że na żadną z tych komisji nie poszliście. Mimo tego, że dostaliście zaproszenie, mimo tego, że dostaliście wezwanie. Wy te komisje, brutalnie rzecz ujmując, olaliście. Ale tej komisji, która powstanie lada moment, dzięki głosom blisko 12 milionów wyborców, nie będziecie mogli zlekceważyć. Tu nie będzie żadnego wytrychu. Tu Jarosław Kaczyński nie zachoruje na każde wezwanie tej komisji śledczej. Tu Zbigniew Ziobro nie powie, że się źle czuje, nie przyjdzie i nie będzie składał wyjaśnień i zeznań. Tu wydobędziemy od każdego z polityków Prawa i Sprawiedliwości prawdę. Dlatego, że tej prawdy oczekują obywatele. To nie jest żadne nasze widzimisię. Bo gdyby nie wasze 8 lat, gdyby nie wasze 8 lat oszustw i manipulacji, inwigilacji, to dzisiaj nie dyskutowalibyśmy o komisjach śledczych. I proszę się nie bać o realizację postulatów programowych. Bo jak będzie prawdziwy rząd, nie 14-dniowy,
nie chwilowy, tylko prawdziwy rząd, to on będzie realizował postulaty zgodnie z umową koalicyjną, a sejmowe komisje, komisje śledcze będą sprawdzały, weryfikowały i obnażały wasz styl zarządzania i wasz styl sprawowania władzy. Tego naprawdę chcą obywatele. I nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Wszystko zostanie dokładnie sprawdzone. Od 2015 do 2023 roku. Wszystko dokładnie zostanie sprawdzone. Kto komu polecił zakup tego programu? Kto komu polecił przekazanie z Funduszu Sprawiedliwości 25 milionów na rzecz Centralnego Biura Antykorupcyjnego? Kto komu polecił podpisanie się pod umowami? Kto wreszcie komu polecił, żeby pan ówczesny senator, szef sztabu, a później senator, dzisiaj poseł, pan Brejza był podsłuchiwany? Kto czytał te wiadomości? Kto czytał te SMS-y? Kto przeglądał te zdjęcia? Kto przeglądał te albumy w telefonach komórkowych tego czy innego polityka, tego czy innego obywatela? To wszystko zostanie sprawdzone. Bo do tego zobowiązaliśmy się wyborcom. I dzisiaj w imieniu Klubu Parlamentarnego Lewicy chcę zadeklarować, że tak samo jak za powołaniem komisji w sprawie Pegasusa, w sprawie wyborów kopertowych, w sprawie afery wizowej, ale jeżeli będzie potrzeba, jeżeli będzie konieczność, żeby powołać kolejne komisje śledcze, to Lewica będzie głosować za, będzie czynnie uczestniczyła w pracach tej komisji, bo obywatelom należy się szacunek, prawda, i my tę prawdę obywatelom damy. A wy będziecie się tłumaczyć z każdego dnia tych 8 lat ponurych rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie pośle. Zapraszamy pana posła Sławomira Mencena, Konfederacja. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, ustalmy, o czym my tu najpierw mówimy. Urządzenie Pegasus jest oprogramowaniem szpiegowskim, umożliwiającym dostęp do każdego telefonu komórkowego, umożliwiającego dostęp do zdjęć, do nagrań, do wiadomości, do mikrofonu oraz do kamery. Ponieważ smartfony stały się nieodłącznym elementem naszego życia, każdy z nas w czasie rządów PiS-u miał przy sobie urządzenie podsłuchowe, które jeszcze mogło nas nagrywać w dowolnym momencie. O tym właśnie mówimy. Państwa totalitarne, bezpieki państw totalitarnych w XX wieku nie miały takich możliwości naruszenia czyjejś prywatności, nie miały takich możliwości inwigilowania kogoś. Historia użycia przez rząd PiS-u, przez służby PiS-u Pegasusa od samego początku jest historią działań nielegalnych, niemoralnych, wręcz obrzydliwych. Zaczęło się od tego, że nielegalnie przekazano z Funduszu Sprawiedliwości 25 milionów złotych do CBA. Następnie CBA nielegalnie kupiło oprogramowanie niezgodne z polskim prawem. A następnie te nielegalnie sfinansowane i nielegalnie zakupione oprogramowanie używało w nielegalnym celu. Pegasus został stworzony po to, żeby tropić sprawców najcięższych przestępstw. Morderców, pedofili, terrorystów, zorganizowane grupy przestępcze. Tymczasem okazuje się, że Polska jest niesamowicie spokojnym i bezpiecznym państwem, gdzie nie ma żadnych groźnych bandziorów, gdzie nie ma żadnej zorganizowanej przestępczości, nikt nikogo nie porywa, nie morduje, nie gwałci, nikt nie ustawia wielkich przetargów, nikt nie kupuje ustaw, nic złego się nie dzieje. I znudzone tym służby, tym spokojem, tym bezpieczeństwem, tą praworządnością wzięły się za inwigilowanie polityków opozycji. Co trzeba mieć w głowie, żeby uznać, że jednym z najgroźniejszych bandziorów w Polsce jest Krzysztof Brejza, albo Michał Kołodziejczak, albo Roman Giertych? Co trzeba mieć w głowie? Naprawdę komuś przyszło do głowy to, żeby inwigilować szefa sztabu największej partii opozycyjnej w trakcie kampanii wyborczej i uważać, że to jest bardzo groźny przestępca, bo komuś w służbach PiS-u to do głowy przyszło. Zresztą tych przestępców to wy zidentyfikowaliście znacznie więcej. Media donoszą, że dokonaliście 3000 ataków na 500 urządzeń należących do kontrolerów oraz pracowników Najwyższej Izby Kontroli.
I to w trakcie inwigilowaliście tych ludzi właśnie wtedy, kiedy NIK zajmował się, no niespodzianka, przypadek, wyborami kopertowymi. Zresztą najlepiej o waszych esbeckich rządach, o waszych esbeckich służbach świadczy to, że na dzień przed ciszą wyborczą opublikowaliście w TVP zapis rozmowy pomiędzy prezesem Najwyższej Izby Kontroli a jego adwokatem. Co by się wydarzyło, co byłoby dalej, gdybyście jakimś nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności rządzili trzecią kadencję? Oglądalibyśmy w wiadomościach rozmowy polityków opozycji z ich psychologiem, z ich lekarzem, a może zrobilibyście pierwszą w historii transmisję spowiedzi prosto z konfesjonału, bo ludzie tam też mają telefony i też mogliście ich podsłuchiwać. Czym takie postępowanie różni się od tego, co SB robiło w PRL-u? Zresztą nie tylko my zadajemy sobie takie pytania. Twórcy tego oprogramowania NSO Group też zadało sobie takie pytanie i sobie na to pytanie odpowiedzieli i zabrali wam prawo do korzystania z Pegasusa. Polska wyleciała z listy państw mogących skorzystać z tego oprogramowania. Na tej liście zostały takie państwa jak Litwa, Czechy, Słowacja, Rumunia, Bułgaria, Cypr, a nawet Indie. Ale Polski tam nie ma, ponieważ wykorzystywaliście to oprogramowanie niezgodnie z przeznaczeniem. Ta sprawa ma jeszcze jeden wątek. Wszystko wskazuje na to, że NSO Group trzymało te dane, które nielegalnie zbieraliście, na swoich serwerach, do których prawdopodobnie miały dostęp izraelskie służby specjalne. I należy sobie zadać pytanie, czym, jak nie szpiegostwem i zdradą, jest inwigilowanie polskich polityków, a następnie pozwolenie na przekazywanie tych danych do obcych wywiadów. Bo według mnie to się właśnie w ten sposób nazywa. Cała ta afera jest polskim Watergate. Dla przypomnienia, afera Watergate zaczęła się od tego, że okazało się, że współpracownicy administracji Richarda Nixona nielegalnie próbowali zamontować podsłuch w sztabie Partii Demokratycznej. Gdy rzecz się wydała, Nixon musiał złożyć rezygnację. O całej sprawie nakręcono kilka filmów, niektóre nawet dobre. Natomiast mówi się o tym po 50 latach. Takiej skali była to afera. I nikt nie miał wątpliwości, że takich rzeczy nie powinno się robić. A wy mówicie, że nic się nie stało. Jak mówił dzisiaj premier, że jest to temat zastępczy. Czy potem pan mówił, że jest to hucpa polityczna, czy jak wcześniej mówiliście, że Pegasus to jest ha, 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 stara konsola do gier. Nie, to nie jest stara konsola do gier. To jest nielegalne urządzenie szpiegowskie, które wykorzystywaliście do inwigilowania polskiej opozycji. Ta sprawa jest hańbą dla całego prawa i sprawiedliwości. Mieliście kilka lat na to, żeby tę sprawę zbadać, żeby znaleźć winnych, a następnie przykładnie ich ukarać. Nie zrobiliście tego. Co oznacza, że tolerujecie, akceptujecie, godzicie się na takie metody sprawowania władzy. Co więcej, wygląda na to, że wy to nawet lubicie, bo jest zupełnie oczywiste, że wy również byliście inwigilowani przez to urządzenie. Przecież trzeba było jakoś utrzymać tą większość rządzącą, trzeba było znaleźć haki na swoich własnych ludzi. I wy się na to godziliście, żeby wasze służby was inwigilowały. Ludzie, politycy, którzy za to odpowiadali, nie powinni siedzieć tutaj z nami w Sejmie, tylko powinni siedzieć w więzieniu i to przez długie lata. Bo ci mentalni ubecy, te moralne zera, inwigilowały swoje ofiary w sposób zupełnie nieuzasadniony. Czytaliście wiadomości, oglądaliście zdjęcia, przeglądaliście, słuchaliście czyichś rozmów, mogliście włączać komuś kamerę albo mikrofon w najintymniejszym momencie. Następnie te dane leciały prosto do TVP i frunęły prosto na zagraniczne serwery kontrolowane przez obce wywiady. Nie ma możliwości, żeby coś takiego się jeszcze raz zdarzyło. Trzeba bardzo przykładnie ukarać tych ludzi i skazać ich na wieloletnie więzienie. Jeżeli to się nie wydarzy, jeżeli ktoś za to, co tu się stało, na długie lata nie pójdzie siedzieć, to znaczy, że jako państwo nieprędko pozbędziemy się swojego tekturowego, kartonowego, bananowego charakteru. Dlatego oczywiście jako Konfederacja popieramy wniosek o komisję śledczą. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie pośle. Zapraszam pana posła Pawła Kukiza, Kukiz 15. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. Ja może zacznę od tego, że szermujecie państwo od lewa do prawa
Dzień dobry. Szermujecie państwo cały czas słowem demokracja, konstytucja i tak dalej, i tak dalej. Ja chciałem państwu przypomnieć, że w Polsce nigdy nie było i nie ma demokracji. W Polsce mamy semidemokrację, mamy demokrację partyjną, a nie demokrację obywatelską. Mamy w Polsce coś na wzór demokracji szlacheckiej, gdzie jeden ze stanów, czyli u nas w tym wypadku partyjniacy, mają absolutnie wszystkie prawa, natomiast naród jest, ma jedynie możliwość wybrania sobie raz na 4 lata jednego albo drugiego pana, a poza tym ruki paszwa. W artykule 4 Konstytucji napisane mamy, że władza zwierzchnia należy do narodu i że naród sprawuje swą władzę albo poprzez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Państwo nie jesteście, ani ja, przedstawicielem narodu, tylko jesteście przedstawicielami partii politycznych, bo to wodzowie partii i oligarchowie decydują, kto będzie zasiadał w Sejmie, a nie obywatele. Obywatele, zresztą PKW stwierdziło, że w Polsce, za chwileczkę przejdę do tematu, to jest bardzo ściśle związane z komisjami, że w Polsce nie ma indywidualnego, biernego prawa wyborczego. To jest orzeczenie PKW. I to z czasów chyba waszych rządów jeszcze. W każdym razie, przechodząc w drodze bezpośredniej oczywiście naród też nie może nie swoich, tylko partyjnych przedstawicieli odwołać, bo żeby rozpisać referendum w tej sprawie, musi przynieść 500 tysięcy podpisów i to Sejm będzie decydował, czy chce być rozwiązany, czy nie. Wszystkie referenda w Polsce odbywają się za pośrednictwem polityków. Nie ma referendów obywatelskich, nie ma takich zapisów w legislacji. O takie zapisy i o zmianę ordynacji kiedyś apelował pan premier Donald Tusk. Natomiast w tej chwili o tym już zupełnie zapomniał. Będę mu o tym przypominał na każdym posiedzeniu. Wracając do tematu komisji śledczych. Od 1999 roku mieliśmy ich chyba 10. W sumie efekty są takie, że skazany został Rywin, skazany został Plichta, czy jak się ten pan nazywał? Plichta, tak. I to jest naprawdę niewiele, jeśli chodzi o efekt pracy komisji. A dla wielu Polaków byli oni jedynie kozłami ofiarnymi, wystawionymi przez polityków umoczonych w afery. Podstawowym problemem z sejmowymi komisjami śledczymi w Polsce, problem jest taki, że polega na tym, że są one konstruowane przez polityków przede wszystkim po to, by igrzyskami przykryć ewentualny brak chleba. Są również doskonałym instrumentem marketingu politycznego, bo każdy funkcjonariusz partyjny korzysta z zainteresowania mediów i promuje się na okoliczność kolejnych wyborów. Poza tym, tak jak mówiłem, z pracy tych komisji niewiele wynika, a politycy zamieszani w różnego rodzaju maklojki mogą zazwyczaj spać spokojnie, bo od początku tak zwanej transformacji ustrojowej istnieje niepisana zasada: my wam nic, wy nam nic w przyszłości. Tak po prostu jest i państwo o tym doskonale wiecie. Zawsze może być tutaj, każdy sobie zostawi polisę ubezpieczeniową i w razie gdyby były zbyt duże ataki na danego delikwenta, on wyciąga papiery na tego, który go atakuje. Komisje powinny służyć przede wszystkim takiemu podejściu, by zabezpieczyć czy wprowadzić takie zmiany systemowe, powtarzam, by patologie nie miały miejsca. Byliśmy o włos od stworzenia komisji, która obejmowała do spraw podsłuchów, która obejmowałaby okres od 2007 roku, czyli również aferę z podsłuchiwaniem dziennikarzy, do 2023. I za taką komisją ja bym z przyjemnością zagłosował. Zmieńcie państwo uchwałę, dorzućcie te 4 lata. Przecież wcześniej zgodziliście się w poprzedniej kadencji na tego typu komisję. Nagle wam przeszło, jak staliście się większością parlamentarną. Jeśli chcecie rzeczywiście przyzwoitości, transparentności i przejrzystości, to bardzo proszę, zmieńcie tę uchwałę, a wówczas za nią z przyjemnością zagłosujemy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie pośle. Szanowni państwo, Wysoka Izbo, otwieram dyskusję. Wyznaczam czas na pytania. 2 minuty. Lista do pytań. Pierwszy zgłosił się pan poseł Jacek Ozdoba, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, to jest rzeczywiście niebywała sytuacja, kiedy w Polsce, kiedy w ogóle w jakimkolwiek demokratycznym świecie dyskutuje się na temat technik operacyjnych i tak zakłamuje się rzeczywistość. Ja myślę, że ta komisja może wrócić do was jak bumerang, bo gdyby przeanalizujemy, na jakiej podstawie to sądy. I tu uwaga, zamieniam się w dziwną rolę, bo kiedy ja muszę bronić sędziego z justycji, to się czuję dziwnie.
ale to sędzia z Justicji stwierdził, że technika operacyjna powinna być stosowana. Co więcej, legalność używania tego typu systemów potwierdził Sąd Najwyższy w składzie tym, który jest przez was uznawany. Więc idźcie do tego Sądu Najwyższego, do Izby Karnej i zróbcie tam awanturę. Niech pan, panie Zębaczyński, zrobi awanturę sędzią z Justicji. Czego tak naprawdę ta komisja może, co ona może przynieść? Przede wszystkim to, że będziecie zmuszani, znaczy będziecie chcieli zmusić kogoś, żeby ujawniał materiał, na przykład źródła osobowe. No to jest coś nienormalnego. Chcecie, żeby ktoś łamał prawo. No pan to powiedział bardzo ciekawe, żeście podsłuchiwali. 52 dziennikarzy podsłuchiwaliście, o ile dobrze pan pamięta, wtedy, kiedy pan krytykował z SLD jeszcze, w kierunku Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj pan trochę w innych barwach występuje. I co? No bo nie było Pegasusa. Pan nie rozumie rozwoju technologicznego, który wymusza zmianę tak naprawdę techniki operacyjnej, aby państwo było bezpieczne. W innych krajach jakoś dziwnie ta technika jest stosowana i jakoś nie ma tutaj problemu. No niech pan się zastanowi, co było we wnioskach z prokuratury, czy we wnioskach, które były kierowane do sądu, że sędzia z Justicji stwierdzał, że jest zasadność stosowania tego. No to właśnie co było w tym wniosku? A co, ale co, dobrze, to pan sądzi, że wszyscy naokoło są jak zwykle niewinni, tylko pan jest taki sprawiedliwy i że nie można było weryfikować się prawidłowości. Wie pan co? A dlaczego sędzia nie dopytał? Ten sędzia jest w takim razie, wie pan, przez pana skazany dzisiaj na to, że jest złym sędzią, a ja go będę bronił, dlatego że działał na podstawie i w granicach prawa. To niech pan idzie do tego sędziego i niech pan powie, że ma pan do niego pretensje, że wyrażał zgodę wobec pana. Dziękuję. Panie pośle, dziękuję. Zapraszam pana posła Marcina Bosackiego, Koalicja Obywatelska. Pani marszałek, Wysoka Izbo, afera Pegasusa, jak chyba żadna inna, pokazuje skalę bezwstydu rządów PiS-u, skalę łamania prawa, skalę niszczenia obywateli i skalę wykorzystywania struktur państwa dla partyjnych interesów partii rządzącej. Przede wszystkim w wypadku ataków powtarzanych przez pół roku na pana senatora Brejzę, wtedy szefa sztabu największej partii opozycyjnej, szefa sztabu w kampanii wyborczej, ale nie tylko, wobec dziesiątków innych osób. Dlatego dobrze, że komisja śledcza w Sejmie powstaje. Ona powstaje 2 lata za późno, bo powinna była powstać 2 lata temu, kiedy ta afera wybuchła. Tylko wtedy hańbiąco powstrzymali Sejm przed powołaniem tej komisji posłowie wówczas z większości PiS-owskiej wspierani przez półoficjalnego koalicjanta pana Kukiza z jego posłami. Dlatego w poprzedniej kadencji powołał Komisję Nadzwyczajną Senat. Miałem zaszczyt kierować tą komisją i 2,5 miesiąca temu we wrześniu przedstawiliśmy raport końcowy z prac tej komisji. Ustaliliśmy ponad wszelką wątpliwość, że przy zakupie i używaniu Pegasusa łamano wielokrotnie prawo i że łamali to prawo od zakupu Pegasusa z Funduszu Sprawiedliwości, czyli artykuł 231 Kodeksu Karnego, przez dostęp do informacji niejawnych i ich użyczanie, także użyczanie usłużnym pseudodziennikarzom z TV PiS. Wysocy funkcjonariusze państwa PiS, najpoważniejszym z tych zarzutów jest pomoc obcemu wywiadowi, ponieważ, czyli artykuł 130, ponieważ nie ma żadnych wątpliwości, że ten system lądował ostatecznie na serwerach w Izraelu. Wśród osób, które ta komisja, pani marszałek, już kończę, uznała za winne tych procederów, są, proszę uważać, bo będzie trzeba zdejmować immunitety z tych osób, pan minister Kamiński, pan minister Woś, pan Święczkowski, pan Patkowski i były szef CBA, pan Wejda. Proszę kończyć, panie pośle. Już kończę. Jest też część niejawna, do której zachęcam zapoznania się szanowne panie posłanki, panów posłów, o której oczywiście nie mogę mówić, ale mogę niezależnie od tego powiedzieć, że ta paniczna nerwowość pana ministra Ziobry, okazywana jego ponsowym obliczem i piskliwym głosem parę dni temu w tej Izbie, również w aferze Pegasusa ma swoje źródła. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zapraszam panią poseł Izabelę Bodnar. Polska 2050, trzecia droga.
Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Wysłuchując tych wszystkich wypowiedzi posłów dzisiaj, no nasuwa się pytanie. Czy powinniśmy powołać komisję śledczą, która zbada aferę Pegasusa? No, odpowiedź jest oczywista, tak. Czy należy pociągnąć do odpowiedzialności wszystkie osoby, które bezprawnie inwigilowali bez niewinnych obywateli? Oczywiście tak. Ale dlaczego? Dlatego, że my, proszę Państwa, po 8 latach tego permanentnego łamania prawa w Polsce, my po prostu musimy oczyścić tkankę polską i pokazać naszym dzieciom i społeczeństwu, które zaczęło się przyzwyczajać do tego, że łamanie prawa jest czymś naturalnym, że żadnej afery się nie wykrywa, żadnej afery się nie rozlicza. Po prostu wszystko można zrobić bezkarnie. My musimy dla higieny naszego państwa doprowadzić do tego, że wyjaśnimy te wszystkie bezeceństwa. Czy to też oznacza, że powinniśmy odrzucić narzędzia pozwalające służbom specjalnym zbierać informacje o obywatelach, aby tropić przestępczość oraz terroryzm? No nie. Ale przede wszystkim pod warunkiem, że będą to narzędzia apolityczne, wykorzystywane tylko w celu przeciwdziałania śmiertelnym zagrożeniom dla dobra wspólnego, takim jak na przykład terroryzm. Bo warto pamiętać, że Pegasus zakupiono właśnie jako narzędzie antyterrorystyczne. Jednak czy opinia publiczna usłyszała o przesłuchanych bandytach, o udaremnionych zamachach terrorystycznych? No nie, ponieważ Pegasusa wykorzystywano do walki, cynicznej walki politycznej, do walki z politykami opozycji, z niewygodnymi prokuratorami czy niepokornymi dziennikarzami. Słowem, ze wszystkim, co mogło stanowić przeszkodę lub zagrożenie dla władzy. Tym bardziej cyniczne były te opowieści, na przykład pana właśnie Fogla, to już padło kilka razy, który opowiadał o tych konsolach. Tak oto potężne narzędzie w nieodpowiednich rękach stało się szalenie niebezpieczną bronią. A w tym śmiertelnym niebezpieczeństwie znalazły się konstytucyjne wolności, zaufanie obywateli do państwa. Jedynym terrorystą w tej opowieści jest władza PiS. Dlaczego? Dlatego, że każdorazowe polityczne wykorzystywanie Pegasusa można uznać za akt terroru wobec polskiej demokracji. I jakże absurdalny jest sam fakt, że pieniądze szły z Ministerstwa Sprawiedliwości. Pani poseł, proszę kończyć. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Nie widzę pana posła. Zapraszam panią posłankę Wandę Nowicką, klub Lewica. Szanowna Pani Marszałkini, Wysoka Izbo. Ileż to trzeba buty, arogancji, bezczelności, by takie słowa wypowiadać z mównicy sejmowej. Te słowa wypowiedział pan Ozdoba, minister bez teki, tymczasowego rządu ministra Mateusza Morawieckiego. Ta bezczelność to jest coś, co jest cechą tego rządu, ale ona, choćby nie wiem jak duża była, nie przykryje faktu najgorszego. A tym faktem najgorszym związanym z Pegasusem jest to, że zastosowanie tego szkodliwego narzędzia do tego, by wnikać w najbardziej intymne, w najbardziej prywatne sfery życia obywateli i obywatelek dla celów brudnej walki politycznej, to jest haniebne, to jest skandaliczne i to za to musicie być ukarani, bo to nie może być tak, żeby w polskim państwie służby uważały, że im wszystko wolno i że mogą walczyć nie na argumenty, nie w godny sposób, czego wymaga debata polityczna, tylko wnikaniem i używaniem narzędzi do tego, by w sposób absolutnie niedopuszczalny śledzić ludzi i przekazywać informacje na ich temat. Także za to będziecie ukarani i musicie być za to ukarani, bo państwo polskie nie może tolerować takiego łamania, naruszania praw obywateli i takiego szwindlu i takiego oszustwa. Za to poniesiecie karę. Bardzo dziękuję. Zapraszam pana posła Przemysława Wiplera, Konfederacja. Pani marszałek, Wysoka Izbo, przy pracach tej komisji musimy pamiętać, że inwigilowani byli nie tylko politycy,
politycy koalicji rządzącej, politycy opozycji, bo bardzo wielu posłów PiS-u, z którymi w ostatnich latach się spotykałem, permanentnie czuli się inwigilowani, zostawiali telefony, bali się własnego rządu i uważali, że pan minister koordynator głównie nimi się zajmuje, nawet bardziej niż opozycją. Ale pamiętajmy o tym, że wszystko wskazuje na to, że olbrzymia liczba osób podsłuchiwanych to byli przedsiębiorcy, którym później nie stawiano zarzutów, wobec których akty oskarżenia nie trafiały do sądu. W związku z tym jest pytanie i mam nadzieję, że komisja to wyjaśni, jak często, ile razy słuchano dziennikarzy, jak często, ile razy słuchano adwokatów. I pytania bardzo konkretne. Tuż przed wyborami, ostatniego dnia kampanii wyborczej, w telewizji publicznej została puszczona rozmowa między prezesem Najwyższej Izby Kontroli a panem profesorem Markiem Chmajem, jego adwokatem, jego obrońcą. I pytanie, które powinniśmy usłyszeć odpowiedź podczas pracy tej komisji, wyciągnąć z niej wnioski, czy prawdą jest, że ta rozmowa, która została opublikowana, nie odbyła się, jak twierdzili paskowi w TVP, gdzieś w NIK-u i jakiś zatroskany urzędnik NIK-u doniósł, nagrał to spotkanie, ale czy to prawdą jest, że ta rozmowa odbyła się w kancelarii pana profesora i służby, łamiąc tajemnicę obrończą, tajemnicę adwokacką, nagrywały rozmowę między adwokatem a szefem Najwyższej Izby Kontroli? Czy prawdą jest, że w taki sposób łamano podstawowe sytuacje prawa obrończe? Czy często to robiliście i czy uważacie, że ma prawo być politykiem w wolnej Polsce człowiek, który w taki sposób łamał prawa obywatelskie? Bardzo dziękuję. Zapraszam pana posła Dariusza Jońskiego, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję. Pani marszałek, Wysoka Izbo, przed momentem pan poseł Kukiz poddawał w swoim wykładzie o moralności, poddawał wątpliwość, czy będziemy rozliczać, nie rozliczać. Ja chciałem z tego miejsca powiedzieć, że rozliczymy również tą fundację pana Kukiza, która dostała prawie 4 miliony złotych od premiera Morawieckiego. Ale robimy to dlatego, że przychodzi czas rozliczeń, budowy uczciwego państwa. I chcę powiedzieć, że komisje śledcze działają oczywiście wtedy, kiedy nie działają instytucje państwa, ale w tym przypadku mamy sytuację, kiedy szefowie tych instytucji w państwie popełniali przestępstwo. I dlatego w sprawie Pegasusa i podsłuchów musi być komisja śledcza. Ten system zakupiono za 35 milionów złotych. Każdy numer i każdy podsłuch osoby to kolejne 100 tysięcy złotych. Ja mógłbym zadać pytanie, ile razy był podsłuchiwany handlarz bronią, który co chwilę, co tydzień dostawał ze Skarbu Państwa, ze spółek Skarbu Państwa pieniądze i z niczego się nie rozliczał. Przez 2 lata nie był w ogóle poszukiwany listem gończym. Chodził i robił kolejne interesy. Jak często i kiedy był podsłuchiwany minister Szumowski i słynny instruktor narciarstwa, który sprzedawał lipne maseczki? Jak często i kiedy byli podsłuchiwani Bielan i minister Puda, kiedy ustawiali stanowiska w NCBR-ze, a w samym NCBR-ze, jak słyszeliśmy, była lista do zaakceptowania projektów, które nigdy nie powinny dostać dofinansowania. Otóż w tych sprawach podsłuchów było zero, dokładnie zero. Dlaczego? Dlatego, że podsłuchiwano tych, którzy patrzyli na ręce władzy. I na tym polega ten szwindel, że nie podsłuchiwano tych, którzy łamali prawo, gangsterów, oszustów, złodziei, tylko tych uczciwych, którzy patrzyli na ręce władzy. I dlatego ta komisja musi powstać. Chcę powiedzieć na sam koniec jedną rzecz. Panie Kaczyński, panie Kamiński, panie Wąsik, już nikt, nigdy was nie ułaskawi. Do zobaczenia na komisji. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam do głosu Bartosza Romowicza, Polska 2053 droga. Szanowna pani marszałek, panie posłanki, panowie posłowie. Dla jednych to show, fake news, a dla innych to sprawa czasem życia i śmierci. Znamy przykłady, kiedy służby swoim działaniem, również prawdopodobnie z przekroczeniem granic etyki i prawa, niszczyły ludzi. Dla służb to tylko praca, a dla całych rodzin często ogromny dramat. Służby muszą pracować i muszą mieć do tego narzędzia. I to jest niezaprzeczalne. Problem jednak jest wtedy, kiedy działania operacyjne służby podejmują na zlecenie polityków,
a szczególnie kiedy robią to we wrażliwym okresie chociażby kampanii wyborczej. Kiedyś Pegasus, zwłaszcza Polkom i Polakom z mojego pokolenia, kojarzył się z grą, którą dzieci bawiły się w latach 90. I po latach okazało się, że Pegasus to dalej zabawka, tylko że bardzo niebezpieczna i w rękach polityków. Tak jak kiedyś w grach na konsoli Pegasus, grający w grę mógł decydować o losach swojego bohatera, chociażby słynnego Mario Brosa, tak dorośli, i dorośli nie mylić z dojrzałymi, dorośli politycy dotychczas rządzący za pomocą Pegasusa, czyli oprogramowania do inwigilacji, chcieli decydować o losach prawdziwych Polaków, realnych ludzi, Polek i Polaków. Drodzy politycy Prawa i Sprawiedliwości, kilku jeszcze tutaj na sali zostało, czas wrócić z tej gry, z tej wirtualnej przestrzeni do realu, do życia realnego. A ja mam do was pytanie. Czy w trakcie posiedzeń tej komisji śledczej, która na pewno powstanie, powiecie Polkom i Polakom, kogo, kiedy i w jaki sposób inwigilowaliście, a co więcej, jak to wszystko wykorzystaliście do realizacji własnego interesu partyjnego? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam panią poseł Magdalenę Srokę, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Pani marszałek, Wysoka Izbo, drodzy państwo, co żeśmy tutaj widzieli podczas występu polityków PiS-u? To był strach. Dzisiaj już wiemy, że zakupiono system Pegasus, bo jeszcze do niedawna członkowie rządu mówili, że kupiono konsolę do gry o tej samej nazwie. Czy wam, drodzy państwo, naprawdę nie przyszło do głowy, że przepisy dotyczące kontroli operacyjnej, dzisiaj obowiązujące, absolutnie nie są przystosowane do takiego systemu, jakim jest system Pegasus? Zakupiono system ten również z naruszeniem, nie, mój drogi panie ministrze, bez teki. Wtedy, kiedy okazało się, że używaliście tego systemu, już dawno mnie z wami nie było. Ale również zakupiliście ten system z naruszeniem finansów publicznych, z naruszeniem finansów dotyczących finansowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Oczywiście ta komisja odpowie nam, kto dokładnie podjął decyzję dotyczącą zakupu tego systemu, wobec kogo była ona, wobec kogo ten system był używany. Czy operatorzy tego systemu, którzy zgrywali dane z urządzeń objętych Pegasusem, to byli również ci, którzy wymyślali treści, jakie wgrywać do tego systemu? Pokazaliście właśnie tą aferą, aferą Pegasusa, jak w soczewce, jak wyglądają wasze rządy, jak traktujecie opozycję, jak zrobicie wszystko, by władzę utrzymać. Dlatego dzisiaj tak panicznie boicie się tej komisji. Komisja, która wyjaśni. I wiecie, co wam powiem na koniec? Że ci, którzy nie mają nic na sumieniu, nie mają się czego bać. Do zobaczenia na komisji. Bardzo dziękuję. Pan poseł Roman Fritz, Konfederacja. Szanowna pani marszałek, szanowne panie, szanowni panowie posłowie oraz szanowna osoba poselska o nazwisku Zembaczyński. Interesuje mnie przede wszystkim proces przetargowy systemu Pegasus. Nie wiem, do kogo z rządu, a jest pan minister. Proszę państwa, chodzi mi o referencje chociażby sprzed 2018 roku, kiedy dokonano tego zakupu. Wyczytałem następujące te referencje. Otóż saudyjski dziennikarz, między innymi współpracownik Washington Post, Jamal Khashoggi, był śledzony i następnie zamordowany. Nastąpiła masowa inwigilacja indyjskich działaczy społecznych oraz prawników. System stał się również narzędziem, a zatem bronią
w rękach potężnych meksykańskich karteli narkotykowych. I pytania. Czy te referencje, o których wspominałem, miały wpływ na dobór oferenta w przetargu? Jak wyglądał proces przetargowy na tego typu system? Jakie są kryteria, zasady wyboru i zakupu Pegasusa? Jaka jest kwota? Słyszeliśmy 25 milionów, ale słyszałem, że wdrożenie 9 razem 34 miliony złotych. I na koniec pytanie do pana ministra z drugiej ławki. Panie ministrze Ozdoba, dlaczego akurat pan bierze to wszystko na siebie? Przecież no pan się tłumaczył. Kto się tłumaczy? Kto się tłumaczy? Ja bym radził, przecież panu nic nie grozi. Pan jest Panie nową pośle, postacią w tym rządzie. To nie jest miejsce na takie dyskusje. Kłaniam. Dziękuję bardzo. Zapraszam pana posła Piotra Adamowicza, Koalicja Obywatelska. Panie marszałek. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję, pani marszałek. Bardzo proszę o ciszę. Dziękuję, pani marszałek, Wysoka Izbo. Pozwolę sobie zabrać głos w tej sprawie nie tylko jako członek Komisji Kultury i Środków Przekazu, ale też jako były dziennikarz z ponad 25-letnim stażem, gdyż w ujawnieniu afery Pegasusa ważną rolę odegrali właśnie niezależni dziennikarze i wolne media. Na liście mediów kontrolujących władzę, a przypomnę, że obowiązkiem mediów jest właśnie kontrolowanie władzy, można wymienić TVN24, Wyborczą, Rzeczpospolitą, Onet, RMF FM, czy zespół wyborczej D-Side i Amnesty International. Na tej liście mediów kontrolujących władzę nie ma tak zwanych mediów publicznych i prywatnych dotowanych przez spółki Skarbu Państwa. Taką TVP, a w szczególności TVP Info, odnajdziemy na innej liście, na liście napaści i szczucia medialnego na rodzinę Brejzów, w której posługiwano się zmanipulowanymi SMS-ami wykradzionymi Pegasusem z telefonu Krzysztofa Brejzy. Powoływana komisja musi wyjaśnić różne wątki afery Pegasusa. Dlatego musi czerpać z ustaleń dziennikarzy wolnych mediów i jednocześnie, korzystając z ustawowych uprawnień śledczych, musi przesłuchać medialnych akolitów PiS i ustalić ich współudział w brudnej wojnie politycznej prowadzonej za pomocą podsłuchów. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję. Zapraszam pana posła Michała Gramatykę, Polska 2050, Trzecia Droga. Szanowna pani marszałek, Wysoki Sejmie, wiele ostatnio hałasu jest z prawej strony tej sali, ale też w rządowych mediach o tym, że postępuje integracja europejska. Jak to postępuje proces europejskiej integracji, jak on jest niby szkodliwy dla Polski. Gdyby nie Unia Europejska, gdyby nie Komisja Europejska, Parlament Europejski, Komisja Śledcza do spraw Pegasusa, to prawdopodobnie w Polsce nie wiedzielibyśmy nic, albo prawie nic. Pegasus przecież został wykryty przypadkiem. Grupa naukowców, znana jako Citizen Lab, zidentyfikowała tak zwany wektor ataku, była w stanie rozpoznać, które urządzenia z jednego ekosystemu informatycznego były atakowane tym trojanem. Pewnie gdyby cała wspólnota europejska wyglądała tak, jak pomysł PiS-u na władzę w Polsce, to na tym by się skończyło. No bo jakie było wasze zachowanie wobec na przykład Europejskiej Komisji Śledczej, która problem Pegasusa, tego typu trojanów badała? Przyjechali do Polski, w Polsce zostali zignorowani. Ja byłem na spotkaniu z europarlamentarzystami wchodzącymi w skład tej komisji. Nikt z rządu nie zaszczycił ich swoją obecnością. Przez jakiś czas był tam wasz europoseł Tarczyński, ale i on odpuścił i na większości spotkań w Polsce już się więcej nie pojawił. W podobny sposób potraktowaliście senacki zespół pana senatora, wówczas a dzisiaj posła Marcina Bosackiego. Drwiliście z tego zespołu, nazywaliście go towarzyskim spotkaniem. Jeden czy drugi minister opowiadał w telewizji jakieś androny o konsoli do gier, która zupełnym przypadkiem też się nazywała Pegasus.
I warto o tym przypominać, dlatego że od kilku tygodni to właśnie wy stroicie się w szaty obrońców demokracji, wolności słowa, pluralizmu i jeszcze paru tego typu wartości, a cała ta sprawa, którą mam nadzieję Komisja Śledcza w Polsce wyjaśni, jest od początku do końca zawiniona przez was. A gdy widzę tutaj jednego z posłów, który wymachuje rękami i mówi, że to przecież sądy, że można było sąd przekonać, żeby nie zgadzał się na takie rozpracowanie operacyjne, i ja, i ten poseł prawdopodobnie wie, że postępowanie w tej sprawie jest niejawne, że nie ma możliwości przekonania kogokolwiek i że sprawa dotyczy głównie pozasądowego stosowania tych technik. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszam pana posła Michała Pyrzyka, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. Jeżeli ktoś ma czyste sumienie, jest uczciwy, nie powinien się bać Pegasusa. Te słowa pana ministra Sasina i wielu ludzi z PiS-u miały być usprawiedliwieniem i niejako usankcjonowaniem niegodnego, a być może nielegalnego, to oczywiście ustali komisja, wykorzystywania systemów szpiegowskich. Miały być usprawiedliwieniem, a stały się swoistym przyznaniem do winy. Bo gdyby w poprzednich latach było normalnie, to moglibyśmy stwierdzić, że Pegasus jest narzędziem, nie zabawką, potężnym narzędziem walki z najgorszymi przestępcami, terrorystami, narzędziem mającym zapewnić bezpieczeństwo Polkom i Polakom, bezpieczeństwo państwu. Problemem było, jak władza zdefiniowała te niebezpieczne środowiska. I PiS, dzierżący niepodzielnie władzę, tak je ustalił. Byli to politycy opozycji, niezależni sędziowie, samodzielni prokuratorzy, dziennikarze wolnych mediów. Po co PiS to zrobił? Nie po to, by ich chronić, ale po to, by zastraszyć, sparaliżować w działaniu, poznać plany na przyszłość i w konsekwencji tych nieuczciwych działań pozostać przy władzy. Dlatego to nie są igrzyska, jak mówicie, to nie jest jakaś krwawa dintojra, to nie jest zemsta, ale poznanie prawdy i odpowiedzi na pytania. Kto był zleceniodawcą tych działań, również zakupowych? Kto był inwigilowany? I czy poza niesławnym w tych okolicznościach Pegasusem służby dysponują jeszcze innymi narzędziami, które używane są w tych celach? Więc jeżeli ktoś ma czyste sumienie, jest uczciwy, nie powinien się bać komisji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zapraszam pana posła Krzysztofa Truskolaskiego, Koalicja Obywatelska. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. Panowie posłowie z PiS mówili, że to jest niebywała sytuacja, że ta debata to niebywała sytuacja. Rzeczywiście, niebywałą sytuacją jest fakt, że w trakcie kampanii wyborczej wy inwigilowaliście szefa sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej pana posła Krzysztofa Brejzę. To jest naprawdę niebywała sytuacja. Wy pokazaliście w trakcie swoich rządów, że Polska jest bezbronna, a jednym telefonem, jedną wiadomością możecie podjąć każdą decyzję. Wy nie zajmowaliście się przez te lata bezpieczeństwem Polski. Wy zajmowaliście się podsłuchiwaniem nas, opozycji, ale pewnie i wy też byliście podsłuchiwani jako posłowie PiS-u. I ta komisja ma to wyjaśnić. Ta komisja wyjaśni, kogo i dlaczego podsłuchowaliście i kto za tym stoi. Byliście z ludźmi podsłuchiwanymi w domach, w sypialniach. Towarzyszyliście im wszędzie, w każdej sytuacji. W sytuacji służbowej, ale również w sytuacjach towarzyskich. Jest to skandaliczne i taki fakt nie powinien mieć nigdy miejsca. Ale was przecież to nie interesuje. Wy tylko patrzycie na swój interes partyjny. Tylko patrzycie na to, żeby wygrać wybory. No ale w 2007 roku na tym samym położyliście rząd, na nielegalnych podsłuchach. I teraz też, w 2023 roku, to te podsłuchy was zniszczyły. To te podsłuchy, przez te podsłuchy przegraliście wybory. Ta komisja
udowodni, że podsłuchowaliście, nielegalnie podsłuchowaliście, a ci, którzy są winni, zostaną skazani. Bardzo dziękuję. Zapraszam pana posła Zbigniewa Sosnowskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Szanowna pani marszałek, Wysoki Sejmie, nie ulega najmniejszej wątpliwości i nie może podlegać dyskusji fakt istnienia w państwie służb i organów powołanych do ścigania zbrodni przeciwko państwu polskiemu, wykonywania, zapobiegania i ujawniania osób szkodzących naszej ojczyźnie. Tak jest w każdym praworządnym i cywilizowanym państwie, ale bez patologicznego wykorzystywania aparatury i działań prawem nieprzewidzianych, o czym dużo możemy dowiedzieć się, czytając książkę pod tytułem Polska na podsłuchu. Pegasus miał być wykorzystywany do walki z terroryzmem, a jak było w rzeczywistości, dowiemy się z raportu, który zapewne złoży komisja. Już dziś jednak warto postawić zasadnicze pytanie. Czy powierzenie zakupu aparatury Pegasus ministrom, osobom nieoczyszczonym prawomocnie przez niezawisły sąd, stanowiło zwykły przypadek, czy też z góry powzięty zamiar przez kierownictwo formacji rządzącej bezkarnego krzywdzenia ludzi, a niejednokrotnie sponiewierania ich godności? Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję. Pan poseł Witold Zembaczyński, Koalicja Obywatelska. Dziękuję wielce, szanowna pani marszałkini, szanowne osoby poselskie. Uważam, że afera Pegasusa wśród tych trzech afer, w sprawie których powołujemy komisje śledcze, ma największe znaczenie. Dlatego, że to była w miarę skuteczna próba przejęcia przez reżim Kaczyńskiego kontroli nad przeciwnikami politycznymi przy użyciu cybernetycznej broni, przy użyciu narzędzia stworzonego do walki z terrorystami, do walki z mafią, z grupami, zorganizowanymi grupami przestępczymi. Ale kiedy tą cybernetyczną broń w nielegalny sposób poprzez wydatek przeszło 33 milionów złotych powierzono policji politycznej Kaczyńskiego, tak zwanemu CBA, ta broń stała się narzędziem przypominającym brzytwę w rękach małpy. Sądziliście, że nigdy nie wyjdzie na jaw to, że próbowaliście trzymać opozycję na smyczy, że zgwałciliście praktycznie wszystkie prawa obywatelskie, nie patrząc na to, kto jest ofiarą tej inwigilacji. Czy są to politycy, czy są to prawnicy, czy są to dziennikarze. To miało być perfekcyjne narzędzie zbrodni. Miało dawać wam przewagę, której nawet istnienia nie mieli uświadomieni członkowie Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Niedawno z tej mównicy przemawiał Kukiz. Był w tej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Czy nie jest mu dzisiaj głupio, że nie miał pojęcia, że jego koledzy z list wyborczych PiS-u mają w ręku narzędzie, które służy do inwigilacji totalnej? Lista przestępstw popełnionych po kolei od samego momentu zakupu Pegasusa poprzez działanie pani premier, użycie tego narzędzia, a następnie konsekwencje nim spowodowane, będzie nas wiodło do bardzo owocnych przesłuchań i nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę tych wszystkich winowajców na komisji śledczej przesłuchiwanych przed opinią publiczną, a widzów TVP, którzy będą to z popcornem oglądać. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie pośle. Zapraszam panią poseł Zofię Czernow, Koalicja Obywatelska. Pani marszałek, Wysoki Sejmie, oto bardzo ciekawa książka. Polska na podsłuchu, napisana przez niezależnego dziennikarza o aferze podsłuchowej. Tylko część tutaj można przeczytać tego, co się wówczas działo. Polecam wszystkim, którzy mają wątpliwości jeszcze co do celowości powołania tej komisji. Pegasus, super nowoczesne narzędzie, które miało pomagać w wykrywaniu terrorystów, szpiegów, zamachowców i innych niebezpiecznych
bandytów dla Polski, dla naszego kraju. Nic takiego nie było. Za 33 miliony złotych pieniędzy publicznych zakupiono narzędzie, które skierowano nie w obronie obywateli, ale przeciwko obywatelom. To niewyobrażalne oszustwo wobec Polaków. Program ten faktycznie był wykorzystywany dla potrzeb władzy, aby ta władza mogła realizować swoje cele polityczne i jak najdłużej przy tej władzy się utrzymać. Pegasus w rękach Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie służył ściganiu przestępców, terrorystów czy innych niebezpiecznych ludzi, którzy zagrażaliby Polsce, ale zajmował się podsłuchiwaniem polityków opozycji, prokuratorów niezależnych, czy też adwokatów i innych ludzi, którzy byli niezłomni, którzy służyli Polsce i nie słuchali PiS-u. Chcieli łamać im kręgosłupy. Większość podsłuchiwanych nigdy nie była oskarżona, ani też nie postawiono im żadnych zarzutów. I pytanie, jak w wolnym kraju mogło dojść do tak rażącego łamania konstytucji? Dlatego komisja śledcza jest konieczna, aby ustalić, jakie straty społeczne poniosła Polska, Polacy w związku z działaniem tej wielkiej afery podsłuchowej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pani poseł Krzysztof Habura, Koalicja Obywatelska. Zapraszam, panie pośle. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Debatujemy dzisiaj nad powołaniem trzech niezwykle ważnych, potrzebnych i oczekiwanych przez miliony Polaków komisji śledczych. Komisji demaskujących afery z udziałem ludzi PiS-u. Oczywiście politycy Zjednoczonej Prawicy mówią, że nie, że te komisje są niepotrzebne, że to, co robili, robili zgodnie z literą prawa i obowiązującymi przepisami i że właściwie żadnych afer nie było. Ale wszyscy wiemy, że to nieprawda. Ja mam dwie publikacje dotyczące tych afer. Jedna ujmuje i przedstawia 100 afer PiS-u. Druga, bardziej szczegółowa, ujmuje, proszę państwa, i proszę o uwagę, 1168 afer związanych z państwa działalnością. I drodzy państwo, nawet gdyby przyjąć, że ten, kto ten wykaz zrobił, miał za bardzo wyostrzony ołówek i gdyby chcieć podzielić liczbę tych afer, tak jak przysłowiowy włos na czworo, to afer do wyjaśnienia jest nadal prawie 300. Tego nie zrobimy przy pomocy komisji śledczych, bo to oczywiście jest nieuzasadnione i organizacyjnie, i finansowo, bo komisje kosztują. Ale już niedługo będziemy mieli niezależną prokuraturę, służby specjalne, policję, organy administracji rządowej, organizacji publicznej, które te afery wyjaśnią, rozliczą, a winnych pociągną do odpowiedzialności. Bo drodzy państwo, im to się po prostu należy. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie pośle. Zapraszam panią posłankę Klaudię Jachirę, Koalicja Obywatelska. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Szpiegowanie wbrew prawu swoich przeciwników politycznych to wielkie zagrożenie dla demokracji. Szczególnie jeśli robi się to podczas wyborów parlamentarnych, a obiektem podsłuchu jest szef sztabu największego ugrupowania opozycyjnego. Sam fakt, że taki pomysł zrodził się komuś w głowie, świadczy o antydemokratycznym charakterze partii Prawo i Sprawiedliwość. To, że potem na wielką skalę wdrożono nielegalne podsłuchy wobec oponentów politycznych i dziennikarzy, świadczy o tym, że cała formacja Zjednoczonej Prawicy jest dogłębnie zdegenerowana. To są bardzo niebezpieczni ludzie,
którzy za nic mają normy społeczne i obowiązujące prawo. Za wszelką cenę dążą do celu, a jest nim władza absolutna. Jak w każdej grupie przestępczej obowiązuje ich solidarność i zmowa milczenia. Dlatego należy powołać komisję śledczą, żeby poznać wszystkie mechanizmy i tych, którzy podejmowali te szalone decyzje, rozliczyć. Tak, to byli złoczyńcy u władzy. Byli oni jednym z największych zagrożeń dla państwa polskiego i dla naszej wolności w ostatnich 30 latach, odkąd odzyskaliśmy suwerenność. Dlatego teraz musimy odsłonić wszystkie ukryte decyzje, wskazać ludzi, którzy doprowadzili do tak haniebnego procederu. Oni czują się bezkarni i postawili się ponad prawem. Przecież nawet ochroniarze szeregowego posła po Sejmie chodzą z bronią. Dopóki ich rzetelnie nie rozliczymy i nie osądzimy, dopóty polska demokracja będzie stale zagrożona. Powtórzę za wieszczem. Nie bądźcie bezpieczni. Spisane będą czyny i rozmowy. Bardzo dziękuję, pani poseł. Zapraszam panią posłankę Mirosławę Nykiel, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo, pani marszałkini, Wysoka Izbo. Mam do Wysokiej Izby pytanie. Co to za kraj, w którym jednym z głównych polityków opozycji jest inwigilowany przez służby tego własnego państwa, którego SMS-y są manipulowane, wyciągane z kontekstu i pokazywane w telewizji propagandowej w celu ośmieszenia tego polityka? Co to za kraj, w którym inwigiluje się niezależnych od władzy ludzi, różnych zawodów, prokuratora, działacza związkowego, mecenasa czy pracowników Najwyższej Izby Kontroli? Dlaczego? Bo mieli odwagę sprzeciwić się nielegalnym działaniom obozu władzy. Wysoka Izbo, co to za kraj, w którym z narzędzi do inwigilacji przestaje się korzystać dopiero wtedy, gdy rząd Izraela wprowadza zakaz sprzedaży Pegasusa tym krajom, w których są reżimy totalitarne, w których istnieją podejrzenia o naruszenia praw obywatelskich. Czy ten kraj to Rosja? Białoruś? Nie, to była pisowska Polska. Całe szczęście, że 15 października Polacy dobrze wybrali. Pozbyli się ekipy, która niszczyła podstawy demokratycznego państwa prawnego, inwigilowała i ograniczała prywatność Polek i Polaków. Jako działaczka Solidarności z 80 roku nigdy nie przypuszczałam, tak jak pewnie wielu moich kolegów, że 34 lata po transformacji ustrojowej przyjdzie nam znowu walczyć o praworządność i podstawy demokracji. Mam do was, pisowski sługi, informacje. Polityczna bandyterka nie przejdzie. I właśnie po to powołujemy tę komisję. Dziękuję. Bardzo dziękuję, pani poseł. Zapraszam panią poseł Małgorzatę Pępek, Koalicja Obywatelska. Pani marszałek, Wysoka Izbo, nadchodzi czas rozliczeń. Komisja śledcza, nad którą debatujemy, ma do odegrania istotną rolę w wyjaśnieniu nieprawidłowości dotyczących kluczowych instytucji państwowych odpowiadających za bezpieczeństwo naszego państwa. Doprowadzono do sytuacji, w której władza używała najbardziej wyrafinowanego narzędzia w walce z terroryzmem do niszczenia swoich przeciwników politycznych. I nie tylko przeciwników, bo podobno podsłuchiwaliście też swoich towarzyszy. Działaliście w myśl zasady: zaufanie jest ważne, ale kontrola jest najważniejsza. Jednak ciekawe wydaje się to, jakie służby dzięki podsłuchom zdobyły materiały na pisowskich notabli, prezesa i resztę jego załóżników. Bo jak podsłuchujesz innych, zawsze usłyszysz coś na siebie. A teraz, dzisiaj, mam nadzieję, że usłyszy to także polskie społeczeństwo. Za pieniądze, które kupiliście sobie niebezpieczną zabawkę do inwigilowania obywateli. Na dofinansowanie metody in vitro to pieniędzy nie było, bo wołaliście, że nieetyczna, że sumienie nie pozwala, że jest niezgodna z waszymi zasadami,
a na podsłuchy finanse się znalazły. I to jest wasza podwójna moralność. Całe szczęście, że społeczeństwo uwolniło Polskę od was. Polacy domagają się, aby nowy rząd formacji demokratycznych rozliczył to bezprawie i możecie być pewni, że tak właśnie będzie. Na pewno tak będzie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zapraszam pana posła Jakuba Rutnickiego, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję, pani marszałek, Wysoka Izbo. Myślę, że jak tutaj wszyscy jesteśmy, ale też myślę, że wiele osób nas słucha tej debaty dotyczącej Komisji Pegasusa. Ohyda to jest mało powiedzieć, szanowni państwo, bo tutaj często PiS takie wielkie słowa używa, tak, że będziemy walczyć z przestępczością. A do czego tego Pegasusa używaliście? Nie do tego, żeby walczyć z mafiami VAT-owskimi, bo pamiętacie, największa mafia VAT-owska hulała u was w Ministerstwie Finansów, czy w wielu innych rzeczach. Nie, szanowni państwo. Oni Pegasusa używali do tego, żeby próbować atakować, kompromitować, ale przede wszystkim oszukiwać i wykorzystywać nowoczesne narzędzia po to, żeby właśnie preparować dowody na swoich przeciwników politycznych. Dlaczego wybraliście fantastycznego człowieka, odważnego faceta, jakim jest pan poseł Krzysztof Brejza? Szanowni państwo, pamiętacie, bo Krzysztof Brejza bardzo mocno tutaj patrzył wam na ręce, a szczególnie zabolała was też afera premiowa. Pamiętacie wtedy, gdy się okazało, że tak naprawdę bez trybu dostawaliście wasi ministrowie, premier Szydło wtedy po kilkadziesiąt tysięcy, 80 tysięcy. Pamiętacie wtedy, gdy pani Szydło tutaj z tej mównicy, te premie, szanowni państwo, nam się należały. I wtedy postanowiliście atakować tego człowieka za to, że ujawnił prawdę. Do was wszystkich mówię, kochani obywatele, telefon. Może służyć do tego, aby służby wkradły się do waszego telefonu, zmanipulowały wasze wiadomości, a potem wykorzystywały przeciwko wam. A najgorsze było w tym wszystkim to, że jeszcze TVP, szczujnia pisowska, wykorzystywała te SMS-y po to, aby dyskredytować posłów opozycji. Rozliczymy was za to, bo to, co zrobiliście, musi w końcu zostać rozliczone. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zapraszamy pana posła Przemysława Witka, Koalicja Obywatelska. Szanowna pani marszałek, Wysoki Sejmie. Uprzejmie informuję kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, że ta komisja śledcza powstanie, a intuicja mi podpowiada, że wielu z was będzie miało kłopoty w związku z wynikami jej pracy. Ale teraz przekaz pozytywny, panie pośle. Chciałbym w tym miejscu podziękować w szczególności rzetelnej pracy pracowników Najwyższej Izby Kontroli, bo dzięki ich wnikliwości, dzięki temu, że natknęli się na ten nielegalny wydatek, mogliśmy w ogóle o tej sprawie rozmawiać. Chciałbym także podziękować z tego miejsca dziennikarzom i wolnym mediom, bo to dzięki im wytrwałości, pomimo że przez kilkanaście miesięcy nikt z Prawa i Sprawiedliwości nie potwierdzał, że zakupiono oprogramowanie Pegasus, a wielu z was unikało tego tematu, to w zasadzie dziennikarze doprowadzili do tego, że cała opinia publiczna się o tym dowiedziała. A na koniec chciałbym podziękować panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo to on jako pierwszy w umiłowaniu prawdy i przejrzystości w sposób odważny powiedział: tak, kupiliśmy oprogramowanie Pegasus. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszamy pana posła Łukasza Chorbatowskiego, Koalicja Obywatelska. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Jako poseł, ale i jako, a może przede wszystkim obywatel, czuję się zaniepokojony wraz z wyborcami, naszymi wyborcami. Dlatego chcę wiedzieć, po co zakupiono ten system, do jakich celów, kto podjął te decyzje, kto podejmował decyzję o stosowaniu oprogramowania szpiegowskiego w telefonach konkretnych osób, czemu to miało służyć
jakie to konkretne powody stały za tym, od kiedy system ten wykorzystuje się i z jakim efektem. I ostatnie pytanie, co przyniosły te działania. To są pytania podstawowe, na które powinniśmy otrzymać odpowiedź. Co więcej, jako przedstawiciele władzy, której podległe służby stosowały to oprogramowanie, powinniście być również zainteresowani tym, aby opinia publiczna poznała te odpowiedzi. Jeśli oprogramowanie stosowano zgodnie z procedurami i prawem oraz logiką postępowania, to sprawa jest prosta. Nie musicie się niczego bać. Chodzi o to, aby uzyskać dostęp do wiarygodnych zapewnień, a tych trudno spodziewać się tylko po tych, którzy system wykorzystywali. Oczekuję, że sprawy te zostaną wyjaśnione. Na koniec należy zadać sobie pytanie fundamentalne. Gdyby okazało się oczywiście, że złamano prawo, czy przekroczono uprawnienia? No, słyszymy z ust polityków PiS-u, że tak nie było. A to pytanie fundamentalne brzmi, jaką rolę odegrał w tym wszystkim koordynator służb specjalnych i premier Mateusz Morawiecki? To są pytania dotyczące odpowiedzialności. I ostatnie pytanie, co zrobić, aby służby działały na rzecz obywateli, a nie przeciw nim? Czy politycy, samorządowcy, dziennikarze, aktywiści i inni obywatele mogą czuć się bezpiecznie? Kiedyś usłyszałem takie zdanie wypowiedziane przez jednego z polityków PiS. Jak ktoś ma czyste sumienie, to nie ma się czego obawiać. Dziś to ja mogę powtórzyć. Jeśli macie czyste sumienie w tej sprawie, to nie macie się czego obawiać. Panie pośle, proszę kończyć. Pokażmy prawdę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam panią poseł Annę Sobolak, Koalicja Obywatelska. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. Rząd PiS obiecywał, że będzie słuchał Polaków. Lecz nielegalne podsłuchy Pegasusem to była jedyna forma słuchania obywateli, jaką PiS traktował, praktykował. Będziemy słuchać i co najważniejsze, będziemy słyszeć, co do nas mówią. To cytat z exposé premier Beaty Szydło z 2015 roku. Chyba nie tak to należało zrozumieć, jak zostało zrobione. Podsłuchy, inwigilacja i prowokacje służb, których zadaniem jest ochrona Polaków, a nie prześladowanie politycznych przeciwników rządzącej partii. Pan premier Morawiecki nawołuje dzisiaj do poparcia swojego kabaretowego rządu ponad podziałami, zapominając, że skutecznie razem z kolegami odpowiedzialnymi za służby posługiwał i dyskredytował swoich przeciwników politycznych. Pod pretekstem walki z terroryzmem kupowany jest program do podsłuchów. Podsłuchiwanie opozycji świadczy o tym, że myślących inaczej niż wy, mam na myśli prawą stronę tej sali, traktujecie jak terrorystów i zdrajców. Tak, mieliśmy do czynienia z patologicznym traktowaniem i nazywaniem opozycji jako zdrajców, terrorystów i Niemców, jak lubi bredzić poseł Kaczyński. My musimy z tej niegodziwości i nieprawości oczyścić naszą ukochaną ojczyznę. Bo tak chce suweren, który wyraził się 15 października. Pytanie do pana premiera Mateusza Morawieckiego to, czy pan był świadomy takiego wykorzystywania Pegasusa, czy zabrakło panu kompetencji, by wiedzieć, co robili pana ministrowie? Bo to, że nielegalnie podsłuchiwano opozycję, było faktem, a komisja śledcza bez problemu to udowodni. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani poseł. Zapraszam pana posła Pawła Kukiza, Kukiz 15. Dziękuję bardzo pani marszałkini. Ja co prawda chciałem ad vocem, ale pani pozwoliła, więc ja teraz bez pytania. Jeżeli państwo są zainteresowani rozliczaniem Fundacji Potrafisz Polsko i Instytutu Demokracji Bezpośredniej, to możecie państwo już dzisiaj zacząć. To jest lubbezpośrednio.pl w zakładce Nasza Wiarygodność, rejestr umów. I tam państwo macie co do złotówki wszystko wymienione. Natomiast jeżeli chcecie państwo prowadzić tak tę komisję śledczą, jak prowadziliście kampanię wyborczą, wycierając sobie buzię
moim nazwiskiem i kłamiąc na temat jakichś korzyści majątkowych, które ponoć dostałem od premiera Morawieckiego, to ja współczuję tym wszystkim podsądnym w tej komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Nie ma czegoś takiego w regulaminie Sejmu jak ad vocem. Można sprostować błędnie zrozumiałe lub nieściśle przytoczone stwierdzenie mówcy. I tego u pana nie usłyszałam. Powołuję się tutaj na artykuł 184. Wysoka Izbo, lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Zapraszam pana ministra. Marcin Warchoł, minister sprawiedliwości. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, liczą się fakty, nie mity. W publicznej debacie na temat stosowania środków operacyjnych mity niestety przeważają nad faktami, a półprawdy i zwykłe kłamstwa nad prawdami. Główna manipulacja ma polegać na tym, że środki operacyjne są wykorzystywane do celów politycznych. Tak nie było i nie jest. Żeby tego dowieść, niepotrzebna jest komisja śledcza. Wystarczy lektura wniosków o uchylenie immunitetów parlamentarnych czy prokuratorskich. Nawet w tym Sejmie są, można by powiedzieć, posłowie będący żywymi dowodami celowości stosowania środków operacyjnych. Dlatego, że te środki operacyjne pozwoliły na zgromadzenie dowodów uzasadniających wysokie podejrzenie popełnienia przestępstwa. I liczę na to, że sądy niezależne zweryfikują każdy z tych przypadków. Środki operacyjne, drodzy państwo, nie są stosowane bez kontroli. Ta kontrola odbywa się zarówno co do legalności, jak i zasadności. Środki operacyjne mogą być stosowane tylko w odniesieniu do katalogowo wymienionych przestępstw. Nie co do każdego przestępstwa. Nie są stosowane po uważaniu przez sąd. Dodatkowo nikt nie może wpływać na sędziego, który stosuje takie środki operacyjne. Decyzje zapadają na posiedzeniu niejawnym, więc bez presji śledczego, bez presji prokuratora, organu wnioskującego o taką kontrolę operacyjną, sędzia sam niezależnie, suwerennie na podstawie prawa i dotychczas zgromadzonych dowodów decyduje o kontroli operacyjnej. To jest zasadnicza kwestia. I każda decyzja w tych sprawach, które tutaj państwo powołujecie we wniosku, była analizowana przez sądy. I każda z tych decyzji była trafiona, doprowadziła do zgromadzenia dowodów uzasadniających wysokie podejrzenie popełnienia przestępstwa. Kolejna kwestia, żeby nie być gołosłownym, chciałbym odnieść się do tych spraw, o których państwo piszecie we wniosku. Zgodę na kontrolę operacyjną pana posła, a wcześniej senatora Krzysztofa Brejzy, wydał Sąd Okręgowy w Warszawie. Orzekała sędzia będąca członkiem Stowarzyszenia Justicja, stowarzyszenia zaangażowanego w walkę o rzekomą praworządność. Sędzia, którą wy nazywacie sędzią starą, tą sędzią właściwą według was. Pani sędzia miała świadomość, że sprawa dotyczy pana posła. Miała świadomość tego, że wniosek może przyczynić się do wyjaśnienia prawdy. I nie jest motywowany politycznie, ale służy właśnie ustaleniu prawdziwych ustaleń. Służy ustaleniu prawdy. I tak też się stało. W tej sprawie, już w tej chwili związanej z zespołem powołanym do dyskredytowania przeciwników politycznych w Urzędzie Miejskim w Inowrocławiu, już postawiono szereg zarzutów. Powołujecie się państwo na sprawę pana posła Romana Giertycha. W tej sprawie chodzi o wyprowadzenie przeszło 72 milionów złotych ze spółki Polnord, spółki giełdowej. 72 milionów złotych tytułem przywłaszczenia i prania brudnych pieniędzy. To jest sprawa, w której oprócz
tego, że mamy do czynienia z ogromną skalą nieprawidłowości, są już przedstawione zarzuty. Wszyscy podejrzani współpracują z prokuraturą, stawiają się na wezwania, oprócz pana posła, i który mdleje przed panią prokurator. Stosowanie środków operacyjnych doprowadziło też do ujawnienia jednej z najbardziej bulwersujących spraw w ostatnich latach. Sprawy, w której oskarżonym jest były szef kancelarii pana premiera Donalda Tuska, Sławomir N. Pieniądze z przestępstwa miały być chowane w szafkach specjalnie ukrytych w meblach kuchennych. Zapadło już kilka wyroków skazujących, a sprawa czeka na rozpoznanie przez sąd. Sprawa pana Sławomira N. czeka na rozpoznanie przez sąd. Rażącym przykładem manipulacji w kwestii stosowania kontroli operacyjnej jest sprawa dwóch pań prokurator, z których jedna, Ewa W., nawet jest typowana na ministra sprawiedliwości. Być może to było jej intencją wówczas, gdy zgodnie z ustaleniami śledczych, jak wskazują dowody, miała przekazywać informacje ze śledztwa do warszawskiego ratusza. Być może czyniła to właśnie w nadziei na swoją polityczną karierę. I co więcej, czyniła to w nadziei, że pan prezydent Rafał Trzaskowski otrzyma te informacje. A to, że je otrzymał, to potwierdził na przesłuchaniu. Pomimo, że pani prokurator całą sprawę przedstawia jako sfabrykowaną, pan prezydent potwierdził, że takie informacje otrzymał. Rozpatrzenie wniosku o uchylenie immunitetu tej pani opóźnia się, ponieważ złożyła wniosek o wyłączenie sędziego. Zgadnijcie, jakiego sędziego? Sędziego starego wedle waszej nomenklatury. Mówię tyle o tych medialnych sprawach, ponieważ to one służą budowaniu fałszywego obrazu rzekomo używanych w celach politycznych środków operacyjnych. Kłamstwo i manipulacja. Stwarza to wrażenie powszechnej inwigilacji. To jest kłamstwo. Przywołam fakty. W 2022 roku osób, co do których sądy zarządziły na wniosek służb kontrolę operacyjną, było 6214, a 10 lat wcześniej, w 2010, 6453. Budowanie fałszywego obrazu powszechnej inwigilacji, po pierwsze, służy wyłącznie przestępcom, naraża interes państwa na niebezpieczeństwo i szkodzi niewinnym ludziom. Ludziom, którzy mogą paść ofiarą handlarzy narkotyków, bo do takich celów używane są nowoczesne narzędzia kontroli operacyjnej w Polsce i na świecie. Polska nie jest tutaj wyjątkiem. W wielu krajach systemy operacyjne są dużo bardziej rozwinięte, nowoczesne. Podam przykład Szwecji, ponieważ w sprawie Szwecji rozstrzygał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zastosowano tam nowoczesne systemy elektromagnetyczne nasłuchu, co do którego kilka milionów obywateli zostało objętych kontrolą operacyjną. Europejski Trybunał nie dopatrzył się naruszenia prawa. Podobnie we Francji. Służby przejęły prywatny komunikator EncroChat i również te komunikatory są analizowane. W Niemczech, drodzy państwo, w Niemczech mamy systemy polegające na tak zwanym Staatstrojanern. To są trojany państwowe wykorzystywane do analizy komunikatorów. Państwo nie może być bezradne wobec nowoczesnych technik. I tak jak pan premier Leszek Miller zakupił sprzęt do podsłuchu GSM-u wtedy, gdy weszły telefony komórkowe, tak jak wtedy, gdy zakupowano nowoczesne sprzęty do czynności operacyjnych, wówczas, gdy technika awansowała, tak samo i w każdej rzeczywistości prawo nie może być w tyle za bezprawiem i za przestępcami, którzy korzystają z nowoczesnych technik komunikacji. A uniemożliwienie
państwu, kontroli operacyjnej oznaczałoby wybicie zębów państwu i kapitulację przed przestępcami. Do tego zmierzacie, tą właśnie komisją śledczą. Mają się bać przestępcy, a nie ludzie uczciwi. W interesie państwa leży doskonalenie technik operacyjnych, tak żeby państwo miało narzędzia, realne narzędzia do walki z przestępczością. Inne kraje to rozumieją. Krakowski Departament Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej otrzymał od Francuzów mnóstwo materiałów operacyjnych zdobytych właśnie przy użyciu systemów, o których tutaj mówimy. Systemów komputerowych pozwalających na analizę komunikatorów. Dzięki temu doprowadziło to do skazania przez polskie sądy wielu oskarżonych w 12 wyrokach skazujących. Polskie sądy nie kwestionowały zebranego przez Francuzów materiału operacyjnego. Chodziło o system Sky, komunikator Sky, który analizował współpracę zorganizowanych grup przestępczych o charakterze narkotykowym. Polskie sądy weryfikowały, skazały na podstawie materiałów zebranych przez służby francuskie. Posłużę się cytatem. Brak wyposażenia służb policyjnych oraz służb ochrony państwa w możliwość korzystania ze zdobyczy nowoczesnej techniki, a nawet wyposażenie ich w taką możliwość, lecz w niewystarczającym zakresie, może oznaczać niewywiązywanie się państwa z jego konstytucyjnego obowiązku strzeżenia niepodległości i nienaruszalności terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i może naruszać zasadę sprawności działania instytucji publicznych. Kto to powiedział? Trybunał Konstytucyjny. Tak, Trybunał Konstytucyjny przed prawie 10 laty. W składzie orzekającym byli sędziowie Rzepliński, Hermeliński czy sędzia Biernat, a więc osoby, z którymi moi polityczni oponenci zwykli się liczyć. Czy zgadzacie się państwo z panami sędziami? Kwestionowanie uprawnień państwa do prowadzenia kontroli operacyjnej służy przestępcom i nie usprawiedliwiają tego żadne polityczne kalkulacje. A rzeczywistym celem komisji śledczej będzie dyskredytowanie działań operacyjnych i zebranych w wyniku ich dowodów, które podejmujecie te działania tylko po to, ponieważ te działania operacyjne kompromitują waszych partyjnych kolegów i usłużnych wam prokuratorów. W tych obawach utwierdza mnie rzecz niewyobrażalna w demokratycznym państwie prawa, a mianowicie typowanie na ministra sprawiedliwości osób takich jak pan poseł Giertych, czy pan obecny tutaj pan poseł Brejza, czy też pani prokurator Ewa W., osób, co do których, jak powiadam, są prowadzone konkretne ustalenia i działania organów śledczych, co do których, podkreślam, sądy niezależne i niezawisłe decydowały w kontekście zbierania materiału dowodowego. Te obawy potęgują doświadczenia z przeszłości. Otóż wszystkie wnioski o uchylenie immunitetów spotykały się z konsekwentną obstrukcją opozycji. Jeśli więc państwo chcecie powołać komisję śledczą, to nazwijcie ją Komisją Śledczą imienia Marszałka Grodzkiego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Do sprostowania zgłosił się pan poseł Krzysztof Brejza. Panie pośle, zapraszam. Ma pan 1 minutę. Co wy tak zaparte idziecie, panowie ministrowie? Czemu przystępujecie do tej zorganizowanej grupy przestępczej po skoku na pan? Bierzecie to na siebie, na klatę? Ma pan 1 minutę, panie pośle. Pani marszałek, w tej sprawie nie można w 1 minutę wytłumaczyć. Widzę pan prokurator Sierak i widzę w tej sprawie też pana Ocieczka i Święczkowskiego. To rzeczywiście powrót do przeszłości, ale to do sprawy Barbary Blidy. Panowie, co wpisaliście do wniosków o kontrolę operacyjną? Co wpisaliście? Dziennikarze superwizjera ujawnili. Wpisaliście pomówienia, że ja brałem udział w sprawie rachunków za wyłudzania rachunków za pluszowe wiewiórki, kalendarze, i tak dalej, i tak dalej.
to wszystko zostało zweryfikowane negatywnie, zanim wy to wpisywaliście do wniosku. Co więcej, akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do sądu rok temu i to, co wy wpisaliście do tego, nie potwierdziło się. Innymi słowy, ja byłem pomawiany w śledztwie, pomówienie zostało wykorzystane do wyłudzenia zgody przez was, przez pana Święczkowskiego, ocieczka. I to, co robi pan Sierak, to, co pan robił w Senacie, jest próbą wyłudzenia zgody wtedy z Senatu na uchylenie immunitetu. Skierowaliście to w czasie, kiedy już nie było posiedzenia Senatu, licząc na to, że Senat tego nie rozpozna. Ja się niczego nie boję. Zadeklarowałem chęć rezygnacji z immunitetu. Proszę kończyć. Jeżeli jakieś 2-3-1 wymyśleliście, że ja rzekomo uczestniczyłem w jakichś zmianach organizacyjnych jako poseł w jakiejś jednostce samorządowej i to jest 2-3-1, do którego chcecie uzasadnić użycie Pegasusa, cyberbroni za 20 milionów złotych i robiliście to w czasie, kiedy kasjerka wyniosła wam z CBA 10 milionów złotych w gotówce w torbach z Biedronki, to wy za to odpowiecie. Wystarczy w sprawie Pegasusa sprawdzić jedną rzecz. Co wy poświadczyliście we wnioskach do sądu? Co wpisaliście, jakie pomówienie? Ujawnijcie te wnioski dzisiaj. Panie pośle. Niech pan pojedzie do prokuratury i niech pan pokaże Wysokiemu Sejmowi, co wpisaliście i czy to, o co mnie pomawialiście, panie tak naprawdę, pośle, czy się potwierdziło. Proszę ostatnie zdanie, kłamce. Naprawdę. Dziękuję bardzo. Zapraszam przedstawiciela wnioskodawców, pana posła Roberta Kropiwnickiego. Pani marszałek, Wysoka Izbo, otóż pan minister pięknie mówił, ale no jednak ciągle pan manipuluje, panie ministrze. Bo właśnie dlaczego nie ujawnicie tych wniosków, o których mówił poseł Brejza? Przecież tam ewidentnie kłamaliście i wszyscy wiemy. I to, że okłamaliście sąd, to nie jest powód do chluby i mówienia o tym, że okłamaliście sąd i sąd na podstawie fałszywych wniosków dał zgodę. No, tylko że też nie dawał zgody na Pegasusa, tylko na kontrolę operacyjną. I to jest bardzo istotne, że okłamaliście sąd podwójnie, bo oszukaliście sąd co do faktów, a potem co do narzędzi. I takie są dzisiaj fakty. I to pan przemilcza. To jest dla pana niewygodne. I to jest naprawdę szalenie istotne, bo wy cały czas manipulujecie. Manipulujecie wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2011 roku, w którym Trybunał wyraźnie powiedział, że oczywiście, że państwo ma prawo używać narzędzi najnowocześniejszych, bo to jest absolutnie ważne dla funkcjonowania sprawnego państwa. Tylko zapominacie o tym, że nie wolno używać tych narzędzi nawet najnowocześniejszych niezgodnie z prawem. Że nie wolno oszukiwać sądu, że nie przystoi, no, że to jest, oprócz tego, że to jest przestępstwem, to dżentelmenom nie przystoi oszukiwać sądu, że te narzędzia trzeba wykorzystywać zgodnie z prawem. I padło też na tej sali, że Krzysztof Kwiatkowski, będąc prezesem NIK-u, nie złożył zawiadomienia. No to jest kłamstwo z tej mównicy, ponieważ Krzysztof Kwiatkowski jako prezes Najwyższej Izby Kontroli złożył zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, które wy później umorzyliście. No ale to było ewidentne złamanie ustawy o finansach publicznych. Niestety skręciliście tę sprawę, bo chroniliście swoich i to są prawdziwe informacje. I teraz trzeba pamiętać, że w tych wszystkich o posłuchach, których mówicie o kontroli operacyjnej, sądy w waszych czasach uchylały około 1%, bo jest wadliwa procedura. Jest tak skonstruowana, żeby sędziowie robicie tak, żeby sędziowie nie uchylali tych postanowień. Po prostu manipulujecie sądem, który musi pisać uzasadnienie w momencie, kiedy da negatywną zgodę. Nie da zgody. A kiedy sąd wyraża zgodę, podpisze się pod wnioskiem prokuratury, to nie musi pisać uzasadnienia. No i takie są fakty. Zwrócę jeszcze uwagę, że to, o czym mówicie, mówił pan minister Warchoł w tej aferze fakturowej w Inowrocławiu, to tam była początkiem tego tak naprawdę działaczka PiS-u. No, wasz człowiek, który wyłudzał pieniądze
i pomawiał Krzysztofa Brejzę i te zarzuty się nie potwierdziły. Więc dlatego apelujemy, ujawnijcie te wnioski. Ma pan uprawnienie takie, jest pan dzisiaj ministrem, więc może pan nawet jutro to ujawnić, może pan to wyciągnąć, to jest zgodne z prawem. Tak wpisaliście to do prokuratury, że możecie to zrobić. I powiem na koniec, dlaczego Pegasus jest tak okropnym narzędziem. Dlaczego jest tak łajdacko wykorzystywany? Ponieważ okradał ludzi z prywatności i z istoty prywatności, czyli ze sfery intymności. Ponieważ podsłuchiwał cały czas, bez względu na to, czy to było w sypialni, czy w domu, czy w biurze, wszystko było podsłuchiwane. I w dodatku później jeszcze manipulowaliście tą treścią, jak w przypadku SMS-ów Krzysztofa Brejzy. To było jedno wielkie łajdactwo i nie można przejść nad tym do porządku dziennego. Samo narzędzie, nawet pomimo, że jest okropne, mogło być wykorzystywane zgodnie z prawem przeciwko najgorszym przestępcom. Ale wy wykorzystywaliście to przeciwko adwokatom, posłom, przeciwnikom politycznym, przeciwko prokuratorom. I to jest po prostu zwykła niegodziwość. Dziękuję bardzo, Wysoka Izbo. Bardzo dziękuję, panie pośle. Zamykam dyskusję. Nie zgłoszono wniosku o odrzucenie projektu uchwały. Marszałek Sejmu na podstawie artykułu 136b ustęp 2 regulaminu Sejmu kieruje poselski projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej w okresie od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 20 listopada 2023 roku, zawarty w druku nr 57 do Komisji Ustawodawczej w celu rozpatrzenia.